Kiedy? Okej, powinniśmy chyba być na streamie, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. I że wyglądam tak idiotycznie, jak sobie wyobrażam. Piękne uszy. Dobra, idealnie. Dobra, ja się tylko sobie przygotuję. Że miał podgląd na czat. Możemy startować na dobre. Dobra. Powinno być spoko. No, co jest? A, nie działa dotyk. Zapomniałem, że wyłączyłem sobie dotyk. Okej. Wyłącz, 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 wyłącz wszystko. I zaraz, gdzie ja tu mam klawiaturę ekranową? Tak, nie dostępny. Sekundę, tylko włączę sobie jeszcze ten, klawiaturę. O, idealnie. Super fajnie. No, dawaj. I panel kontrolny. Git. Powinien teraz wszystko widzieć. Okej. Mam nadzieję. Tak, jest dobrze. No to co, powoli lecimy ze streamem. Poczekam, aż trochę osób się zbierze. Cześć wszystkim. Jak tam u was? A tak, przecież ja latałem sobie do tego. Ciekawe, czy to działa w ogóle? Uwaga. Tak. Popyt wciąż istnieje. Tak się cię upewnić. To jest ciało? W tą stronę? I... Bam. No tak, bo codziennie w tej kawiarni tutaj możemy spróbować zdobyć słodkości. Jeżeli się uda, to będziemy mogli sobie alkremii, czy jakoś tak zdobyć. Zobaczmy, czy teraz się uda, skoro i tak ten... czeka na ludzi. Jeden ci już wtorek. Byłem wczoraj na Jokerze z Manią. To mega wrażenie tego filmu. Jezu, ile czasu w Pokémony nie grałem w sumie. Od ostatniego tego... Od ostatniego streamu. Dobra, zatkniemy sobie Mills serię i wolniemy Heatwave? I guess? Czemu nie? Super. Oh boy! Dobra, jesteśmy trochę za mocni. W sumie zaraz, my jesteśmy przy jakoś 40 których poziom... No tak. Okej. Okay. Poczuję się stresowałem. Dobra, i teraz czy dostaniemy coś słodkiego? Big Malasada, o nie. To z Aloli. Kurde. Chciałem coś słodkiego. Oh well. W sumie tak zrobię sobie na spokojnie ten. Skoczę sobie jeszcze do Wild Area. Idziesz, kocio? Circzesty. No tak. Idę sobie. Idziesz sobie? Tak, już zawsze. A, no tak. Widzisz? Widzisz? Ty to masz łeb na karku, nie to co ja. Spokojnie, i tak wiesz. O! Cześć, Waterius. Waterius? Czekaj, ja nie umiem czytać. Waterius. I co długo się ty z nami zaraz będziesz, co nie? O Jezu. Patrz na ciebie na sekundę i zaraz mi stanę zaatakuje. A, co ja mogę zobaczyć?
Ciekawe, czy dotarł w ogóle do ludzi ten filmik z YouTube'a z linkiem. Czy ktokolwiek go widział. Tak. That's my problem. O! No tak, body slam przecież nie działa na mnie wcale. To jest ten lag złapałaś w ogóle? Nie jeszcze. Serio? Mało uzupełniam tego, wiesz? Słuchaj, co to za gra bez Snorlaxa? Wiesz, to jest Chansey w ogóle. Okej, brat, będę pamiętał. Poradniku, jak czytać nick. I tak zawsze zapominam i czytam od nowa ludzi nicki. Dobra, chyba Pokebala ciężko będzie złapać. Czy ja mogę go czymś, kurde, no nie no, wszystko co niego użyję, tego potencjalnie może zabić. Nie, nie zabijamy. Raz. Ach. O, Cruncha ma. Oh boy. O, ma T-Quad. Nice. Nie, nie zabił, spokojnie. Kurde. Dobra, spróbujmy Great Balla. Masz, dostaniesz Great Balla jednego Snorlax. Ale tylko jednego. Raz. Dwa. Ach! O, kotek. Kotek wstał. Będziemy bawić się dobrze. Siemasz, Hopsiu. Widzisz? Padasz, a kocie ucieka. No ale dobrze, przynajmniej będzie jeden moderator. Raz. Ach. W sumie czemu ja go łapię? Później mi się przyda brać czego. Czy mam coś mocniejszego? W sumie Heavy Ball. Why not? Raz. Dwa. Trzy. No w sumie mogłem się spodziewać. Rad, tak. Piękna, piękna czapka. Dostałem ją właśnie od Hopsi, która jest teraz na czacie. Wspaniała. Best present ever po prostu. Oh boy, Snorlax jest wielki. Jakie ma w ogóle staty? Szkoda, że nie trzyma na przykład tego leftovers. A, to babka. Nice, tick fat. Wyższy atak, niższy special defense. Szkoda, że nie ma niższego speeda czy coś. Cute. W sumie Snorlax w drużynie? Może kiedyś. Lecisz? Pa! No i kocie poleciało. Na Snorlax z nickiem Batman? Tak. Siemasz, Zyriusz. No i cześć w ogóle wszystkim. Kocie poleciała właśnie do tego, do apteki. Zapomniałaby leki wykupić. Dobra. O, coś jest. Idealnie, great ball. O, są te jest ten specjalny rajd. Ciekawe, czy zdążę ten. W sumie nigdy nie brałem w nich udziału jeszcze. Tych takich fancy. Dobra, lecimy tam szybko. O ile dam radę. Gdzie on jest? Tutaj. Dawaj. A, rzeczy. Jeszcze rzeczy. Jeszcze coś jest. Idealnie. Dobra. Nie. Jest. Dobra, lecimy. Muszę to zobaczyć. Kto to będzie? Fighting Dark. Okej. Okay. Pan Goro. Na niego dobry byłby właśnie jakiś... Co było na niego dobre? Co ja mogę po prostu werbla dać? A, jasne, niech leci werba. Jest szansa, że go nie zabijemy. W sensie, powinniśmy go zabić. Dobra, lecimy na walkę. Hopsiu, pamiętam właśnie, że nie chciałeś powiedzieć ten. Po co? I potem nagle się okazuje, że wow, dostałem super czapkę. Świetna. Skąd ty ją w ogóle masz? Czy rzeczywiście ona jest z Poké Center, czy jak? Serio? Serio mamy trenera z Magikarpiem? Dlaczego? Dlaczego mamy trenera z Magikarpiem? Dobra, użyjemy Max Snacku na niego. O, kotki już miocze. Tutaj jesteśmy, chodź kocie!
Idziesz, Jakuza? Chodź do nas. Chodź tu się pokaż wszystkim. Pokaż, jaki piękny jesteś. No chodź. Jesteś piękny? Co, do siostry chcesz się potulić? I będzie Brick Kubre... Nie, Max Knuckle, no tak. Piękne. No, a jak wam minął w ogóle, nie wiem, poniedziałek? Nie, jesteśmy już w grudniu. Raterius, w sumie fajnie byłybyśmy dostali na przykład, nie wiem, Giganta Max Magikarpia. Tak dla śmieszków. Też Max Knuckle. Kto nam to dużo nie zada? Nam. No, nadal sporo. Boy. Podniósł sobie atak. Dazzling Gleam. Nice. Teraz już będziemy mieć obronę? Tak, wiedziałem, dobra. A, musimy się przez to przebić. Oj, ma dwa ataki. Ha, dobra. Co ja mogę takiego zrobić? Żeby mu sporo zadać. Ja najpierw to. Najpierw po prostu atakować pięściami. Ile mu to zabierze? Dwa. Kurde, za mało. Serio, dostałeś jako prezydent rodzinowy. Takie straszne dawać dalej. Zgubiłaś swoją czapkę? Nie wiem, coś to ci kiedyś oddam. Ja wiem, że się prezydent nie oddaje, ale to się głupio przez to czuję. Jezu, zaraz, Magikarp może się hydropom nauczyć? Czemu mi nie powiedział? O! Rozwaliliśmy go. Nice! Nawet nie wiedziałem. Why not? Dobra, próbujemy catchować, I guess? Dobra, Luxy rybał, rzućmy jeden. Łapki mnie Pangoro. Mogę będzie być na 40 czy 45? Chyba na 40 bym powiedział. O ile w ogóle go złapiemy. Raz. Dwa. Trzy. I jest. Idealnie. Łapaj czapkę, tak? Łapaj Pokemona. No, dostaliśmy Experience, Big Nuggety, Nuggety, Dynamax Candy, Mago Berry i Pomek Berry. To są te rzadkie berry pewnie. Crunch i Dark Pulse. Nice. Piotr. Mamy nowego Pokemona. Tego samego wzrostu co Snorlax. Bez imienia. Pokaż mi Summary. Również babka. Niezły atak. 35 poziom tylko. Ha. Myślałem, że będzie jakiś mocniejszy. Cute. Dobra. Trochę ludzi się zebrało, widzę. Dobiliśmy do dychy. To co, lecimy dalej z fabułą, co nie? Chyba czas najwyższy. O, czego ty chcesz? Dobra, dawaj. A, experience candy. Okej. Jesus. Pogoda jak w Krakowie, widzę. Nic nie widać. Zaraz, czy ja dobrze w ogóle jadę? Okej. Gdzieś tutaj było, co nie? Wjazd na górę. Tak. Kurde, w sumie... Ciebie bym chciał. Myślę cały czas, czy nie chcę Hawlucze sobie złapać. Tylko kurczę, no co, musiał się LML-ka pozbyć w sumie, bo po co mi ją wtedy? Flying Steel, a tak to miał Flying Fighting, co nie? Szkoda, że runić jest tylko jednego chyba typu, co nie? Dobrze pamiętam? Nie, jest Ground Ghost, Fireback, jak tylko powiedzmy sobie... Okej, czyli wszyscy mają podwójne poza starterem, poza werblem. Dobra, na razie mamy dobrą drużynę, na razie zostaniemy tak, jak jesteśmy. Ale wiesz co, spróbujecie złapać. Chodź tu. Jesteś very strong locking? Nie, nie jesteś już very strong locking, czyli możemy cię złapać. Dobra. Jaki to będzie poziom? 36. Spoko. Will-O-Wisp. O, bounce. Oh boy. Dobra, czyli on teraz spadnie i nas uderzy.
Czy my to przeżyjemy? Powinniśmy? Tak, bo to jest fizyczny cios. I on ma limber. Co robi limber? Muszę zobaczyć zaraz. Tak, proszę nie rzucać niegodnym słownictwem. Siemasz, disco puten. Dobra, burna daliśmy. I teraz tak. Y, jakie ty masz... Jakie ja mam teraz abitizm? Powiedzmy. Aha, nie można sparaliżować. Git. Dobra, robimy Shadow Claw. O, może się leczyć. Cute. To jest w ogóle dobry pokon, żeby mieć w Nuzlocke. Bardzo mocny atak, latające ataki. Plus właśnie Rusta ma. A i tak, zamieniliśmy się oczywiście tymi abilitkami. Okej, jest poniżej połowy. I w co ja bym chciał cię złapać? Co? Pokebala zrzucimy na razie. Serio? To ja nie wiem, jak, o co chodzi ze Streamlabs. Szkoda, że nie mogę jakoś zobaczyć na tym Streamlabs, za co ludzie dostają jakieś te... bany. No, w sumie to również to tak, to nowy Pokémon, w sensie galeriańska wersja, ale nowy. Jak by cię tu nazwać? Birb. Jesteś Birbem od dzisiaj. Pokaż mi jaki ty jesteś mocny, albo mocna, albo mocny. A, czyli bez zmian. W sumie 36. Całkiem spoko, staty. Niepotrzebnie zupełnie ten special attack ma taki. To był niższy special attack. Jest dobry Pokémon, ale... A na razie do boksa, bo co same nowe. Dobra. To co, lecimy dalej z fabułą, chyba że nagle spotkam, nie wiem, znowu coś niesamowitego, co będę chciał na siłę złapać. Idziemy się, tylko wyleczymy. Tak, tak, tak. Piękne jest to miasto. No, i co tam u was ostatnio słychać? Trochę nie streamowałem, sorry, że w zeszłym tygodniu mnie zabrakło. Miałem na głowie milion spraw. Kończyłem zlecenia. Czy ja mogę to schować? Czekajcie sekundę. O, nawet lepiej. Dobra, powinno być spoko. Ty, wyleć mnie. Idealnie. W ogóle ktoś z was śledzi mnie jeszcze na YouTubie? Widzieliście ten filmik, czy nie wyświetli wam się? To mnie zastanawia. Bo nie wiem, czy dobrze go wrzuciłem. Wrzuciłem filmik informujący o tym, że jest stream. I zastanawiam się, do kogo on dosłał. A, nie wysyłam pocket jobów, Hopsiu. Zaraz, gdzie my mieliśmy iść? Tutaj, tak? Nie. Tutaj. Dobra. Ostatnio skończyłem na tym, że dotarłem do tego miasta lodowego, ale nic tutaj nie robiliśmy. Więc lecimy trochę teraz pogadać z ludźmi, zobaczyć, co się dzieje. A, widzisz, to dobrze, disco puten, dobrze ten, rad. Jest taki śmieszny design Pokemona. O, wiecie, że wczoraj padał śnieg w końcu w Krakowie, w nocy? Sobie z kocie leżeliśmy i po prostu oglądaliśmy przez okno, jak śnieg ten leci. Super było. Town of Snow. Circhester. Cute. Coś tu jest? Czekaj, serio? Sprzedajesz lody? W tak zimnym mieście? W sumie nie musi być, nie może być tutaj tak zimno, skoro latasz w koszulce. Ale what the hell? O, oh, nice. Kocham, że możesz znowu siadać. Szkoda, że nie ma żadnej funkcji robienia sobie zdjęć takiej fancy. Vanilish. Oj, masz sawka. Niestety nie chcę na razie. Ale kiedyś ci coś porzucę. Snowman Pokémon. Czyżby w kolejnej grze miał być? O, cute.
W ogóle to musi być fajne. Bardzo, bardzo lubię tą koncepcję zimnego miejsca z gorącymi tymi źródłami. Chciałem kiedyś przyjechać się do Japonii, czy gdzieś, gdzie wiecie, rzeczywiście w górach jest zimno i są gorące źródła i na zewnątrz leżycie sobie dookoła śnieg i jest ciepło. Tak, ja tam nazywam tłuszczem. Mówi mi o mięśniach. A, dobra, tutaj możemy wrócić sobie. A, są, ciekawe, są nowe fryzury. To może być ważne. Czy wątpię. No zobaczmy, czy są nowe fryzury. Tylko chwilę z deszczem pada, tak? No to u nas w sumie typowe. Nie, bo w sumie pewnie nie macie nowych fryzur jednak. Nie chcę wydawać kasy bez powodu, dopóki nie zobaczę nowych ciuchów. A to jest najważniejsze. Nareszcie nowe ciuchy. A najpierw zobaczmy ludziom domy. Dobra, ty, powiedz mi coś śmiesznego. W sumie wszystko zależy od płci, tak? Froslas to są tylko mogą być babki zostawać, jeżeli się nie mylę. Jezu, ty smartki. O Jezu, kocham w ogóle jak ten Pokémon wygląda, zobaczcie na jego, tam na dole. Jesteś piękny. I przeuroczy. Czemu robaki nie są takie ten? A, widzisz, dobra, to skoczę po nowe ciuchy. No, okej. Okay. I guess, dzięki. Okej, okay, boomer. W sumie, zaraz, czy ja mogę, czy ja mam jeszcze boomer pasa, czy ja mogę jeszcze nazywać innych boomerami, czy już sam jestem boomerem? Bo wiecie, muszę wiedzieć od was młodych. Czy boomer jest jakby wiecie do 30? A później koniec. Dobra, czas na najważniejszą rzecz, czyli ciuchy. Kurde, do 30 jednak, Hopsiu. Dobra, co my tu mamy najpierw? Na, o, cute. Chcę. Tak. Chcę sweter. Tak. Zakładamy. A, dobra, to są te. Słyszałem o nich. Te koszulki takie tam. Fajne. Cute. A, zobacz na tych. Nie ma nowych spodni? O, nice, sukienki są. No, sukienki jest za zimno. Zaraz, może się ubierzemy tak na biało, wiecie. Zimowo. Oh boy, 52 tysiące? I guess? Jesus, ile pieniędzy. Są jakieś grube buty? O, są! Idealnie. Tak. Tego chciałem. O nie, jest ładna torba. Chcę nową, ładną torbę. Nie stać mnie. Jest czapka, ja chcę tą czapkę. 35, muszę zdobyć te pieniądze. Szybko, ja potrzebuję tych pieniędzy. Idealnie będzie mi pasować, zobaczcie. 35 tysięcy, zaraz wracam. Tak. To do widzenia, zaraz się zobaczymy. Szybko. Idziemy, ja potrzebuję 35 tysięcy. Rad, wiesz, bycie boomerem to taki mem wśród młodych, że nie wiemy co się dzieje, nie jesteśmy na czasie. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to jesteś też boomerem, więc wiesz, to tak działa. Tak, widziałem, Hopsiu, widziałem tą koszulkę z Eevee'im i Pikachu, jest świetna. I'm here to sell. I sprzedajemy ci wszystko, co jest mi niepotrzebne. Jak na przykład Big Nuggety. Oh boy, 60 tysięcy. Ile mam zwyczajnych nuggetów? Też 3. Idealnie. Zostawiamy tylko 4. Zostawię sobie jedną w razie czego. Dobra. Wszystko poszło. Lecimy szybko na zakupy. To jest bardzo ważne. A widzisz? Czy jesteś w tym samym wieku co Hopsia? Ona wie czym jest ten... bycie boomerem, zoomerem. Spokojnie. Kiedyś zrozumiesz. Dobra. Szybko. Słuchajcie. Są ważne rzeczy. I ja wiem, że wy tutaj wszyscy przyszliście tylko w jednym celu, tak jak ja. Po nowe ubrania. To jest bardzo ważne. Ty.
Dawaj mi nowe ciuchy. Tak. Ale chcę czerwone. Tak. Perfekt. Tak. Nie? I guess. Kurde, skarpet nie mamy żadnych. Czemu wysokie skarpety? Bardzo ważne. Dobra. Czy mam jakieś skarpety, które działają? W sensie... O właśnie, coś takiego. Zaraz. I guess. Trochę mało czerwonego. Zaraz. Tak, 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 whatever. Potrzebuję te buty. Ale czerwone. Ty. Buty. To jest bardzo ważne. Są mało czerwone. Ale I guess. Dobra, biorę. Tak. To bardzo ważne. Dobra, teraz jeszcze plecak. Czy chcę zmieniać plecak? Nie, za mało czerwonego. To jest w sumie spoko. Ale czy chcę go zmieniać? Nie. Zostawiam przy tym. Idealnie. Pamiętajcie, musimy być zawsze w polskich kolorach. Jesteśmy biało-czerwoni. Dobra, siemasz, lecił rad. Będzie powtórka jeszcze na tym. Ej, torba jest spoko, chłopsiu, ale moja torba jest lepsza. Moja torba jest najlepsza. To jest piękne. O właśnie, zaraz. Jeszcze raz musimy lecieć do Poké Center teraz, jak jestem ubrany. To jest bardzo ważne. Okej, okay, tak, ty. Dobra, Lotto ID najpierw, zobaczmy, może wygramy Master Balla. Tak, tak, tak. I... Okej, okay. Dobra. Card Maker. Czyli co, muszę robić nową... Aha, dobra. Dobra, mam nowe backgroundy i w ogóle. Jest pięknie. Tak. Tak. Bardzo, bardzo ważne. Fort Wenny. A mogę nic nie mieć. Tak. Next step. Zaraz. Poza. Mamy nowe pozy. Serio? Są piękne. Tak. Kocham je. O Jezu, serio? To jest absolutna perfekcja. Dlaczego? Tak. Tak. Czego właśnie chcę? Wszystko jest w porządku, towarzyszu. Jezus, te wyrazy twarzy. Idealnie. Dobra. Chociaż z drugiej strony ten brak wyrazu twarzy. Gdzie to było? Było coś smutnego. W połączeniu z... To. Może być. A, nice, możemy sobie ten nawet. Very rare. Bierzemy ten, tak. Idealnie.
Nareszcie mam ładną kartę. Piękna. Tak. Menacing. Szkoda, że może dodać jakiś, nie wiem, w tle onomatopei czy coś. Jojo onomatopeje. Z drugiej strony wszyscy by wtedy to robili. Gdy jest zbyt dużo Jojo, wtedy wszyscy są Jojo, wtedy nikt nie jest Jojo. Pamiętajcie. Mogę jechać na górę? O, mogę! Nice! Nie wiedziałem. I guess? Czemu nie? Oh, wow. Bogato. Nice. Dobra, mówcie mi rzeczy. O Jezu, oni są skanto. Macie coś w szafie? Przepraszam, czemu jest policjant w waszym mieszkaniu? Czekaj, co? What's this? Did you need something from me? Right, why don't you run for another? Mam wrócić do niego, jak będę tak silny jak champion? Nie? Okej. Okay. Ciekawe, o co chodzi z nimi. Czy jest tutaj ktoś do pokonania, ten policjant? A widzisz, Hopsiu? Ja zawsze coś znajdę nowego. O Jezu, ona gra w Pokémon Go! And go! Cute. O, oh, nice! Czekaj, ty jesteś dyrektorem? Czyli co, Game Freak nie ma tutaj swojego budynku w tej części? Ha, szkoda trochę. Szkoda, że Game Freak skończył w hotelu po prostu. Mają jeden pokój hotelowy. Jut. Czy jest ktoś w szafie? Czy Game Freak ma jakieś trupy w swojej szafie? Czy mogę iść tutaj? A, nie mogę. Szkoda. Okej, okay, I guess. Hopsiu, czy ty teraz polecisz tam? Czy już oddałaś Switcha? Co my tu mamy? Czy macie coś w koszu na śmieci? Nie. To jest bardzo ważne. Dobra, panowie, słucham. Tak, tak, tak. Dajcie mi rzeczy. Ja chcę rzeczy. Nie ma rzeczy. Ty. Germafob? Serio? Kocham. Szła, szła. Ciekawe, kto to jest? Kto wydaje taki odgłos? Szła, szła. Czy mogę coś ukraść? Czy są tu jakieś rzeczy dla mnie? Dobra. O, okej. Dobra. Lecisz już tam, Hopsiu? Wiedziałem. Hopsia tak zawsze. O nie, coś ominęłam. Nani. Ciekawe, czy jeszcze coś tu jest do odkrycia. Albo są dwa hotele. A nie, to nie ma tego. Ja. Jesteś? O, kocio wróciła. Kupiłaś? Tak. Okej. Okay. Ej, nie chcę z tam gadać. Zdjęcia. Jakie? Czekajcie. Zbudowali? No. Tam, gdzie było to miejsce? Nie. Co ty gadasz? Mamy siłownię w parku. Tak, są. Czekajcie, muszę zobaczyć. This just in. Nie ma łóżka z trzema, tylko wiesz. Przyrządam, bo ich tam jest 6 albo 7, to podwójny. Ale to urocze je. Tam. Ty, ale tak znienacka, co nie? Nawet nie wiadomo kiedy. Cześć, czacie. Ale fajnie ten. Cześć wszystkim, mówi kocio, jakbyście nie słyszeli. Mówi, że bardzo was kocha i nasze kotki są wspaniałe. Są i macie polubić koty to zło na Facebooku. Tak powiedziałaś, tak? Nie. Tak powiedziała. Nie. Powiedziała, gdzie że... jesteś? Cały czas w mieście lodowym. Ale znalazłem miejsce, w którym nie była nawet Hopsia i w którym może nawet ty nie byłaś. Jest policjant w hotelu w tym lodowym mieście, który mówi do ciebie, żebyś przyszła do niego, jak będziesz kiedyś tak silna jak champion. I Hopsia mówi, że kompletnie ominęła to, że jest hotel i są ten. I tam możesz spotkać Game Freak i tam jest dyrektor i mówi, że masz do niego przynieść... Czyli tam są Game Freak.
Tak, pełnego Pokédexa. I obok jest właśnie policjant. Ciekawe, o co chodzi. Siemasz, Fioleczek. Dobra. Dobra, nagadaliśmy się. A, jest jeszcze jedna ten, dobra. Jest jeszcze jeden hotel. Lecimy na górę. Przebrałem się, wydałem chyba ze 100 tysięcy na ubranie nowe. Jestem piękny, jak widzisz. Patrz, tam jest takim disgust look. Wydawać pieniądze na ubranie. Cute. To jest takie smutne, że Game Freak skończył w pokoju hotelowym. Kiedyś mieli całe budynki dla siebie. Cute. Opowiadajcie, co tam jeszcze. Tak siedzicie, nic tylko byście oglądali, tylko wykorzystujecie moją energię, a nic nie dajecie. O! Kocham. Czy on jest detektywem? Serio? And the culprit must be among you. Houses. The great detective. Serio? Ja kocham, że nazwali to berry, a nie apples. A najlepsze jest to, że są jabłka w tej chwili. Tak. Apples. Muszę to zobaczyć. Czekaj. Okej. Okay. Mam znaleźć kulpryta, tak? Dobra. Twój Pokémon. Okej. Okay. O, jest. O, jest taki uroczy. Czyli wiemy już, kto złapał. Ty zjadłeś wszystkie jabłka. Ty jesteś tym złym. Serio? Co? Co? Serio, ją podał. Jest bardzo głupi. Jest tak głupie. Tak! To jest niesamowite. Munch? O nie. Czy pójdzie do więzienia? O nice, dostałem wide lens. Też dostałeś to? Robiłaś to? Nie robiłam tego. Jest tak pierdołowate. Kocham w ogóle, że mają karpet w unauny. Czekaj, czy to coś mówi? Zaraz, to jest O. To jest Y. I. To nie wiem, co to jest za ten. W każdym razie randomowa. Tak. Serio uciekł. Co się dzieje? Już jest w więzieniu, nazywa się Pokeballem. Dokładnie. O, dzięki, Fioleczek. Spokojnie, nie zmuszam do stentu, tylko tak żartowałem, nie musisz na siłę pisać. Ale jak chcecie coś pogadać, zapytać, śmiało gadajcie. W ogóle byliśmy wczoraj z Kocio na Jokerze i byliśmy pod mega wrażeniem. Ale nie wiem, czy mogę tutaj gadać o tym, żeby nie zrobić z tego, wiecie, spoilerów, czy nie wiem, od lat 18, bo to był mega ciężki film. Jeżeli nie jesteście dorośli i macie problemy z ciężkimi filmami, to nie idźcie na ten film. Albo dajcie sobie, nie wiem, oglądajcie go po 10 minut, bo jest... To jest ciężki film! To jest very ciężki film. Z przeuroczy. Wildlands co robiło zaraz? Zaraz tutaj są, tak. Accuracy, okej. Okay. Kocham po prostu, że to są takie rzeczy poukrywane. Tak, disco, świetnie jest nakręcony ten w ogóle. Mega byś pod wrażeniem.
jakby nie do końca rozumiemy, Scottie, dlaczego ludzie są tak pocięci co do tego filmu, w sensie, wiesz, że jednym się podoba, a drugim nie, jakby on nie gloryfikuje w żaden sposób chyba osób chorych psychicznie czy coś, prawda? Cześć, doktor Tentacle Hentai, i dzięki za bicy! Ej, w ogóle muszę odpalić bicy, nie, czy się pojawia powiadomienie, jak ktoś bicami rzuci, czy mam to wyłączone? A, nie oglądasz mnie. Jestem na czacie, ale oglądam tutaj z telewizorem. Wiecie co, czekajcie, zobaczę tylko, bo nie wiem, czy się coś pojawiło, jeżeli nie, to zaraz puścimy. A przełączę tylko, żeby było widać bicy również. No, nie widać biców. Czy mogę na przykład najwyższą wpłatę zmienić na najwyższe bicy? All time top donor. Sub. Follow train subscription top, top cheers. Mm-hmm. To są cheersy? Chyba tak. Tak, zrobimy. Będzie git. I hope. Jak się nazywa to lodowe miasto? Jak ono się nazywało? Pamiętasz, może? Nie. No jakoś tam coś tam... Chester? Coś? Aż nie pamiętam. Cześć, zaraz ci podam, chłopcie, okej? Okay? Najwyższy... Wyższy... Najwięcej? Ten uczuć, gdy rzucasz bicy tak bardzo, że ktoś zmienia całkowicie dla ciebie ten... widok ilości bitsów na streamie. Muszę kiedyś to zmienić w ogóle, ta skórka, tak trochę mi nie do końca pasuje. Jednak? No i jest. Jest trochę taka, wiesz... Nie wiem. Wiem, że nie wiesz. Czy to się w ogóle działa? I guess, mam nadzieję. A, pojawiło się. Dzięki, Tentacle Hentai. Ach, Tentacle Hentai, to jest tak wspaniała ksywa, widzisz? Mogłem wybrać ze wszystkich ksyw na świecie, mogłem wybrać sobie Tentacle Hentai, a brałem pan rysownik, zazdroszczę ci. Już ci mówię, chłopsiu. Daj ci tylko przełączę. Wiecie, wszystko grywa na jednym ekranie, bo nie mam kasy na drugi ekran na razie. A ten, który mam, jest nie jest obsługiwany przez ten... przez łapę, którą mam kupioną. Town map. Dobra, chłopsiu, my w tej chwili jesteśmy w Circhester. Circhester, wiesz, o co chodzi. To tutaj, gdzie są gorące źródła, po prawej u góry. Dobra, ludzie, jeszcze z nim musimy pogadać. O, czy dasz nam Screecha? Wiedziałem, że da nam Screecha. Od razu wiedziałem. O, i Necrosoma, dzięki za followa. Patrzcie, followy, bitsy, niedługo 20 osób jeszcze brakuje, tylko do 1000 tych obserwujących na Twitchu. Nie wiem, co robić z tą popularnością. O Jezu, ile Pikachu. Kocham. Fake tears, kocham. Pobniżę chyba Special Defense'a, czy coś? Tak. I don't need fake tears. Ooooooo. Kocham. Wiem, że Pikachu jest nudny już dla wielu, ale ma tak uroczy głos. Po prostu tak niesamowicie uroczy. Kocham słyszeć Pikachu. Okej. Okay. Jestem za młody. Używaj samych Pikachu. Jestem pewien, że wygrasz. Ciekawe, jak daleko dałoby radę dojść w grze z samymi Pikachu. Albo jak dużo by trzeba było leveli podbić sobie, żeby w ogóle dać radę. Dobra, wychodzimy już z tego. Kitku! Kocio! Kitek bawi się twoimi słuchawkami. Dawaj słuchawki. Kitku, czy bawisz się słuchawkami? Kocio? Kto się bawi słuchawkami? Pokaż się tej wszystkim, powiedz. Tak, bawiłam się słuchawkami. Nie powinnam była. A, uciekasz mi. Nie będę bawić się słuchawkami? Masz, puszczam cię. Ale nie bawi się więcej słuchawkami. Dobra. A to ten. Jest taki cute. Spójrzcie na tego uroczego robala.
Kocie, przestań bawić się słuchawkami. Przestań. Ej. Wygram z tobą. Zabrałem ci słuchawki. Nie dawajcie kotom słuchawek. Nasze koty mają obsesję na punkcie słuchawek, kocie, i nie wiemy dlaczego. W sensie, mamy tyle słuchawek w mieszkaniu, to są jedyne, na których punkcie one mają obsesję. Dlaczego? Tak, na Sybir. Pójdziesz na Sybir, mówię ci. Dobra, co się tutaj dzieje? Widzę, że jest... O, przedmiot. O, lemoniada. Ukradłem po prostu kogoś lemoniadę, postawił sobie, zaraz wróci, a tu lemoniady nie ma. O, gadają o mnie, to jest takie urocze. Ej, tutaj nie bym wskoczył tutaj. TM, idealnie. Boga mi, to będzie ten. A, myślałem, że to będzie ten wrzątek taki, co jest surfowa wersja, ale może poparzyć. W ogóle zobaczmy, jakie mamy ITM-y. Fake Tears, Screech, Dark Pulse. W sumie Dark Pulse, a nie, bo to nie jest ten. Can learn Hit Crash. Blaze Kick, Brick Break, Smart Strike. W sumie mamy same takie spoko ataki. Dobra, starczy na razie tylko. Cute. W sumie, nie wiem, lubicie krytyczne ataki w Pokémona, czy wolelibyście, żeby zawsze wszystko zadawało tyle samoobrażeń? Jak dla mnie ten malutki taki randomized część gier jest tą najciekawszą częścią, że bez tego byłoby nudno, bo zawsze bym wiedział, ile wszystko zada. Wiecie w ogóle, że jest oficjalny alfabet? Stworzyli go jakoś chyba przy okazji czwartej czy piątej generacji i podobno wszystkie te teksty, które tutaj widzicie w Pokémonach, możecie rzeczywiście znaleźć ten alfabet w sieci, zrobić sobie screenshota tego i przetłumaczyć, co tu jest napisane. Albo ciekawe, czy to rzeczywiście to tłumaczy się na to, co tam jest napisane. It is said that heroes bait here to heal and rest. Na pewno to powinno być dłuższe. A rzeczywiście, to są jakieś te znaki. To jest chyba ten Fox Darkowy, co nie? Czy nie? Dark Fox. Kolejny. Wątpię, że to był Persian. Szczególnie, że Persjanów nie macie w tej okolicy za bardzo. Dobra. Coś tutaj ciekawego się dzieje jeszcze? Jezu, kocham w ogóle tego gościa u góry. Jak on wygląda. O, jesteś piękny. Tak, trzeba coś zjeść. O, kocie, słyszę, coś ten robi. Spoko! Tycho. A dlaczego to tutaj jest? Bob's your uncle. Witajcie w Bob's your uncle. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jest restauracja o nazwie Bob's Your Uncle? To jest tak bardzo brytyjskie. And Bob's Your Uncle. Co sobie pijesz? Mleko z bananem. Nice. Zazdroszczę ci. A to, to tylko jest czysty banan i mleko? Dałeś trochę czekolady. No właśnie, bo tak widzę, że ten... Chciałem powiedzieć, że ten chyba całego ze skórką musiałeś tego banana zmienić, żeby był taki czarny. Dobra. Jestem niemalże gotowy do walki. W sensie, jedyne, co jest ważne w tej gotowości mojej, to zagadanie do wszystkich. Okej, okay, to co? Lecimy po szóstą odznakę do naszej waifu. O, jest i hop, hał, czy jak mu tam? Hop czy hał? Hop. Hał. Och, melon. Jak to ktoś powiedział w internecie, że ta animacja bardzo dziwnie wygląda, bo wygląda jakby... Nie, lepiej tego nie mówię.
Jak była po, dwa banany jednocześnie. Naprawdę ta animacja jest tak zła. Plus pytał go tam jakiegoś brytyjskiego chyba youtubera i coś. Yeah, I think that's pretty nice, but why is he stroking two dicks at once? O jest, tak? Hey there! Thanks for going by to have a chat with your mate, the ball guy. I've heard that a wishing star fell to you. That means you were chosen by the wishing star. And that also means I've got a pokeball for you. Kocham go. Moonball. Moonballs are curious pokeballs. They're very good at catching Pokemon that evolve by using a moonstone on them. Dlaczego płaczesz? Serio, to wygląda jakby płakał. Pokeballs are just full of surprises, don't you think? Właśnie przypomniałem sobie, że moja żona mnie zostawiła. Serio, dlaczego dali mu animację płaczu? Cute. O, kocham, że obgadują. To jest takie urocze, że chodzisz po, tym, po tej sali i po mieście i ludzie rzeczywiście o tobie rozmawiają. Tego mi brakowało w poprzednich grach. Hey there, moja żona mnie zostawiła. Dobra, czy my czegoś potrzebujemy? I guess. Tak, Super Saiyanina, który obciąga dwa penisy jednocześnie. Safe for work? Słuchaj. Obciąganie penisów jest safe. W jakimś miejscu na pewno. Dobra. Albo zostawiamy. Nie, damy ogniobala, przecież on musi się podbić trochę. Dobra, czy coś nam jeszcze brakuje? W ogóle nie wiem, czy ostatecznie, czy można zmienić strój, jaki mamy podczas meczów? Nie wiem. Nie można chyba, co nie? The ball guy. A tak, miałem zobaczyć sobie jeszcze oczywiście. Nie, nie to! Nie! Leak card. To jest ważne. Widziałeś, zrobiłem nową kartę, jest piękna. Glory to Arstocka. Ktoś masz nową kartę, czy cały czas nie zmieniałeś tego, co nie? W sumie, tak myślałem. Widzisz? Och, melony. Dlaczego ona ma takie proporcje ciała i nazywa się melony? Ponieważ... Zastanówmy się. Nikogo nie obchodzi język polski. Melon to melon, kochanie. I poza tym po japońsku ona też się nazywa melony. Więc wiesz, to jest dla mnie idealne. Och, melony. Jak? O, odkąd miała 20 lat, była gym leaderem. O nie. Melanie ma taki styl walki, ponieważ walczyła ze swoim synem. O nie. Czekaj, w sumie ciekawe, czy... leak kardy, cards postaci z gry mają jakieś znaczenie. Czyli Sun. Bo myślę sobie teraz, wiesz, Sun. Ichini, Sun, Roku. Raczej nie, wydaje mi się. Pewnie coś ma znać, to Japonia. Już ja wiem, jaka Japonia jest. Ciekawe, czy oni specjalnie musi na przykład unikać takich rzeczy jak Fort Wenny, czy nie wiem, 937. O, Rose nie ma numeru, w sumie racja. 187, 049, 1. Dla mnie takie dziwne, że jakby Nessa ma 049, co oznacza, że wszystkie karty mogą mieć, zaczynać się, muszą mieć 0, na przykład 00 i tak dalej, ale on ma po prostu 1 zamiast 001. Ciekawe, czy jest jakiś agent, który ma kartę 007. Czy my mogliby zrobić Jamesa Bonda? I Cooks. Tak, Cooks wciąż istnieje.
O, Hopsie już nie ma numeru. Hopsie, czemu nie masz numeru? Nie update'owała może sobie kartę, odkąd zaczęła gra. Albo ja się nie łączyłem z internetem. Zeriusz, tak, ja mam wersję, gdzie mogę walczyć z... Aha, jest wersja w Swordzie, walczycie z Bea, a później walczycie z synem Melanie, a tutaj walczycie z tym ducho chłopakiem, a później walczycie z Melanie. Więc wiecie, co wolicie, strong fit waifu, czy wiecie, curvy milf mommy? A, musimy wstać nową, czyli to się nie update'uje na bieżąco. Okej. Okay. Zaraz, czy ja miałem... A, miałem zobaczyć, czy są nowe te. A, nie ma. Okej, okay, I guess. Szkoda. Tak. Skończyłem shopować. Dobra, gotowi? Szósta odznaka, lecimy. Tak. Wonderful. Ist wonderful. Ale serio, bardzo mnie denerwuje, że nie można podczas gym liderowych walk nosić swojego stroju, który sobie kupiliśmy, tylko zawsze się w to zmieniamy. Nie, trap detektor. Drogi czacie, czy są tutaj jakieś trapy? Czy kamienny bacz nie wygląda po prostu identycznie, tylko odwrócony jest? Wydaje mi się, że tak. W sensie ikona jest taka, lodowego. Kotku, tu jesteśmy! A tak, słyszałem o tym wyzwaniu. Jest ten problemy? W sensie jest założenie jest proste, ale jest bardzo pixel perfect. Tak? Nice. The closer the hole, the stronger the vibration. To są słowa, według których powinno się żyć. Kocham, że Tentacle Hentai tylko wpada, bo... Czy ja słyszałem trap? Tak, Tentacle Hentai. Szósty gym polega na znajdowaniu trapów. Dostajesz specjalnie taki detektor. Wszędzie dookoła ciebie są trapy i szeptają do ciebie do ucha, więc musisz uważać. Zaraz. A, okej. Okay. Nie. Czeka mnie walka ze staruchem. Tak. Dobra, dawaj. Totally chill. Siemasz mi to! A, masz. Oddaję ci. To twoje słuchawki. Wiesz, pewna królewna bardzo je polubiła. O, ma Snoma. Jezu, jak ja kocham Snoma. Czacie, potrzebujemy ikonki Snoma, żebyście mogli ją spamować za każdym razem, jak Snom się pojawi. Powolutku mi to, jestem przy szóstej odznace, ale bardzo dobrze się bawię. Jest wspaniały, Snom jest piękny. Ale jak zacząłem, że trzeba go długo trenować, żeby ewoluował, to dałem sobie niestety spokój. Kitku, tu jesteśmy! Zobaczcie, mam bardzo gadatliwe koty i z jakiegoś powodu zawsze miałczą. No tu jesteśmy! Kotku, chodź do nas! Dlaczego? Dlaczego on to robi? Okej. Okay. Pierwszy challenge za nami. Królik Starter? Królik Starter jest taki... Jest cute, ale... Jakby najbardziej przewidywalne było, że się najmniej zmieni. Jakby po mojej małpie nie spodziewałem się, że się zmieni gigantycznego goryla. Ale po króliku wiedziałem, że będzie większy goryl. Większy królik. Jest. Wyczuwam problemy. Rzeczywiście to jest bardzo... Pixel perfect. Okej, okay, kolejna walka. To bardzo brutalne. Zamrożę cię i twoje Pokémony na lód, a potem rozwalę na kawałki. What the fuck? To bardzo... Czy zdajesz sobie sprawę, jak okropne to jest, co mówisz?
Masz tu po prostu hit wave'a i zgin. A nie, zaraz, czy Kolejstan nie jest częściowo wodny? Nawet nie pamiętam w sumie. O, Shell Smash. Dobra, nie widziałem tego ciosu. W sensie... Co się stało? Chodź. Speeda sobie nosi, czy atak? Atak. I sp- no, dwa ataki i speeda. Tak. Dobra, Bug Bite. Nie? Razor Shell. Czy to jest wodne? To jest wodne! Tak. Nice. Mówiłam ci, że jeszcze jest... No nie wiedziałem, że użyję wodne. Nie, chodziło mi o wodny atak, czy to jest ten ten. Zdarzy się. Dobra, obywatel Runicz, a w sumie z racji, Runicz jest ground. Nie przemyślałem tego. Whatever. Co może mi zrobić? Zabić mnie? O nie, prawie mnie zabił. Skill Link, ciekawe co to robi. Już się nie dowiemy, bo go zabiliśmy. Czekaj, co? Co? Nie, ten. Snoma w 10 minut? Pewnie trzeba złapać, dać jakiegoś tego friendly berry, co nie? Czy co? A nie, chodzi, żebyś z tobą się zgadać, co nie? I kary, żebyś zrobić razem. Już ja cię znam. Już ja cię znam, Mito. Pewnie na końcu gry jesteś. Dalej niż na końcu gry. Dobra, revive. Gdzie mam super potiony? To by wystarczy? Średnio. Ale wystarczy na razie. Jesteś kotkiem? Czekajcie, kotek do mnie przyszedł. Pokaż się wszystkim. To jest pięknym kotkiem. Dajcie mi sekundę, potrzebuję minutkę dla kotka. Przyszłaś po trochę miłości. Tak? Jest dużo miłości. I co teraz? Co teraz, drogi czacie? Nie mogę zostawić kota w potrzebie. Kot przyszedł po trochę miłości. Przyszłaś po trochę miłości. A wiesz, że ja muszę streamować dalej. Ja nie mogę teraz się bawić z tobą, wybacz. Bo wiesz, mam, ludzie przyszli, oni chcą oglądać, a ty tutaj widzisz, przyszłaś się tulić coś, co nie? Kto to taki jest? Kto przyszedł po tulenie? Tak nie można. A co jakbym był w pracy i co, i byś zadzwonił i powiedziała, tata, przychodź do domu, musimy się potulić? To brzmi gorzej niż sobie wyobrażałem, co nie? Wiem. Czemu masz mokre łapy? Czy znowu byłaś w zlewie? Znowu byłaś w zlewie, co nie? Naturalne miejsce wasze to zlew. Dlaczego zawsze mieszkacie w zlewie? Idź do brata. A, czyli tylko kilka pokomów do Dexa ci brakuje. Tak, to jest zdecydowanie koniec gry, do którego chciałaby dotrzeć Kocio. Kocio właśnie zbiera pokemony wszystkie. Ile to już masz za 150? No, no, jest chyba 400 dokładnie, jakoś z tego co widziałem. Bertik, cute. Dobra, Ogniobal, słuchaj. Mam na niego strategię. Moja strategia to walnąć mu hitwave'em. O, co? Nie trafiło? Ha, huh. Okej, okay, I guess. Widzisz, ona ma obsesję na punkcie tych słuchawek. Który z moich ciosów jest ten jest fizyczny? Dobra. Flame Wheel! Albo zginiemy. Tak. Zabije mnie. Trash! To jest moment, w którym musimy użyć Flame Wheel jeszcze raz. Traf go, nie zabijaj się. Ogniobal, dajesz. Flame Wheel. Idealnie. Nie wyrzucaj kota. Co to ma znaczyć? Przepraszam. Jak ty byś się trzymał, gdybyś powiedział i idź sobie? Prawda? Boli. Okay. Słowa mogą boleć. Słowa mogą boleć. Prawda, kotku? Bolą cię słowa? Ty rozumiesz w ogóle, co my gadamy do ciebie? Oczywiście, że nie. To, znaczy ja mam jeszcze dużo pokemonów do złapania ze swojej wersji, więc... Ona gra w Shielda. Plus, ja nie mam online na swoim Tak.
bo nie ma potrzeby, żebyśmy oboje mieli online, a więc to jest raczej takie... No bo w sumie grasz online, tylko albo byś grała Pokémona, albo Tetris tak naprawdę. No. Rozumiem, jakbyś chciała z Splatoona grać razem czy coś, ale... No wtedy mi to też by pewnie ten... Mi to jest ten, co sobie z Splatoona zawsze graliśmy. Wiem. A. Ja też. Mam teraz takie flashbacki, wiesz, do wojny. Aaaa! God damn it, rzeczywiście to jest bardzo... Pixel perfect. Czy tutaj mogę przejść? Na skróty? Nie. Dobra, okej. Okay. Mieliśmy na tą jedną scenę z pierwszego Metal Gear Solid. Ile razy muszę zginąć, żebyście dali mi przejść? To było fajne, jakby za każdym razem jak spadniemy, tracilibyśmy, nie wiem, z 50 HP czy coś. Nasze wszystkie Pokémony. Nice. Wpadłem prawie we wszystkie możliwe dziury. O nie, to to... Nie! God damn it. Dobra. Co się dzieje? Czy? Nie, na chwilę mi się ekran wyłączył chyba. Sekundkę. Tak. Tak, najlepsza część zabawy w tej mgle. Już ja wiem, jaka jest zabawa z graniem we mgle. Uwaga. Nie, to jest na pewno bad boy. You are frozen, see? Kto mi to szepcze do ucha cały czas? Melony? I guess? Och, melony, mów mi więcej do ucha. Wiesz, to nie jest mommy, co nie? Tak. To jest best mommy. Okej. Okay. A little harder now, come on, concentrate. Okej, okay, tak, widzę walkę z trenerem. Okej, okay. Okej, okay, boomer. Damy radę. Avalug. O, nice! To ten Pokémon. Ten Pokémon, który miał ratować wszystkie lodowe typy i potem okazało się, że w sumie nie uratował niczego. Bo miał bardzo wysokie obronne statystyki, ale... Wysokość statystyk lodowych Pokémonów nie jest powodem, dlaczego lód jest uznawany za najsłabszy typ. No najwięcej defensywnych jakby ten. Bardzo wysokie ma defensa chyba i tak dalej. Jest bardzo dobry w tym. Ma, nawet nie o to tylko chodzi, ale typy, które są na niego mocne, są najbardziej silnymi, ofensywnymi, tak. Wiesz, fighting, fire. Ice działa na dragony, ale no... Ale w sumie dragony działają na dragony. Ale odkąd wprowadzili, że fairy działa mocno na dragony. Tak, plus dragony na dragony, no wszystko jest tak jakby lepsze niż ice. Nie wiem, co musieliby zrobić, żeby naprawić ice. Okej. Okay. Mam przyspieszyć. Dobra, przyspieszyłem. O, przyspieszyłem i poszło źle. Nie no, to co ludzie uważają mi to co innego niż to co jakby jest, wiesz... prawdą. Rzeczywiście lód jest uznawany za statystycznie najsłabszy typ z powodu tego, ile ma słabości i na co ma te słabości. A że ludzie uwielbiają lód, to tak, no oczywiście. Ja najbardziej na przykład żygam wodnymi, bo jest ich za dużo. Są wszędzie. Dobra, wyleczymy sobie oba Pokémony jeszcze. No to co? Lecimy, co nie? No, zaczniemy sobie z Ogniobalem. Nadszedł czas na walkę z trenerką, mommy the trenerka. Gym mission cleared! Takie głupie. Dobra, jesteście gotowi? Zakładam drugą słuchawkę, bo będzie świetna muzyka. Mi to nie mam też wodnego, bo po prostu nie było żadnych dobrych wodnych, poza chyba Gyaradosem, w sensie Magikarpią na starcie gry. Plus te same nowe Pokémony. Dobra, lecimy. Nareszcie. Piękna.
W ogóle kocham ten sweter. Taki sweter, to jest najładniejszy rodzaj swetera. Z takim, wiecie, tym czymś. Golf sweter. Jest piękne. Kiot. Jest taka urocza. O, jest taka urocza. Jezu, kocham. O, fajnie, że dali efekt lodu na stadionie. Szkoda, że nasza postać się nie przewraca po drodze. Nice. Czekaj, to bardzo ważne. Okej. Okay. Zrobiłem zdjęcie. To jest bardzo ważne. Piotr. O, nice. To jest ewolka tego robaka. Co nie? Swetry i golfy to jest największe piękno zimowego czasu. Tak, mi to widzisz? Ty to rozumiesz. Swetry i golfy są piękne. Każdy powinien... Po prostu to jest tak ładne. Kocham kobiety w golfach i w ogóle. Dobra, zaczniemy od Flame Wheela, bo on jest tak potwornie na nas słaby. I przy okazji przyspieszymy sobie. To ja myślałem. I speed do góry. Gdzie mój speed do góry? Gdzie mój speed do góry? Zaraz, nie będę dostać speeda do góry? Zaraz. Nie, to nie jest od... dobra, to było od innego tego. Dobra, źle pamiętałem. Czy to ważne? Mam... Nie. Właśnie w sumie. Nic o nim nie wiem. Dobra. Lecimy z Flame Wheelem. Mocny będzie? No, Darmanitan ma bardzo mocne te staty. W ogóle kocham, jak wygląda lodowy Darmanitan. Nice, krytyk. Pięknie. Zero, już nawet nie wiem, co dają te Dynamax Berry, więc nie karmiłem nikogo. W sensie karmiłem jednego mojego Pokemona. Tego, który teraz walczy. O, słyszałem o tym, jest piękny. To jest takie Mimikyu tej części. Zróbmy najpierw Cruncha sobie for fun. Jest piękny, kocham po prostu ten cios. Nic. I Ice Face. Kaching! Jest piękny. O, jest taki uroczy. O nie, hejo. I zaraz zbuduje mu się znowu ten powłoka, co nie? Tak, wiedziałem. God damn it. Jak cię tutaj pokonać? Czy to ci się od razu będzie wracało? Zobaczmy. Czy to znaczy, że muszę wytrzymać jego Haila do końca? To mi nic nie zada, ale... Martwię się, że jego ataki plus Hail to wszystko jakby się łączy za bardzo dla mnie. Dobra, Flame Wheel. Nie wróciło mu. Freeze Dry! To było... No nie! Jest! Nice! Zamroził nas i zaraz się rozmnożyliśmy. Dobra, spróbujmy Heat Wave'a. Czy znowu nas zamrozi? Nie, dobra. Myślałem, że to ma 100% te... Nie! Uniknął ataku. Oh boy. Dobra, Flame Wheel. Jest. Idealnie. Kocham. Roba kontra Linux, tak. 42 atak, poziom. I nie ma Haila, idealnie. Dobra, dawaj. Even if it cracks, ice is still ice. Cute. Lapras. Okej. Interesujące. Dobra. Ogniobal, ty temu nie dasz rady. Czas na kogoś
elektrycznego. Britney Man. Czas zagrać trochę im bassa. Oj, będzie ostro, co? Gigantamaxowy Lapras. O tym słyszałem z przecieków właśnie. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie by wyciekły na temat gry. Nice. Teraz czy my przeżyjemy ten atak w ogóle? Będzie ciężko. Max Geyser. Wodny atak. Oh boy. Oh boy. Dobra. Taki jesteś. Dobra. Pokaż mi na chwilę swoje statystyki. Special attack, idealnie. Dobra, czas zagrać trochę punk rocka. Max Lightning. O ile przeżyjemy. Kto będzie szybszy? Oh boy. Pięknie. Błagam. Britney, musisz przeżyć. Jeden cios chociaż. Jest! Nice! Niczego więcej nie chciałem. Ale deszcz dalej leje. Dobra, czyli jego atak będzie o wiele większy. Teraz padniemy niestety. Kiot. Resonance. Ha! Oh boy. Okej. 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 No to co? Leć, Celestia. Siemasz, Cooks. Pokémon Pingu, tak. Dobra. No to co? Psycho Cut. Za słabo. Czy my to przeżyjemy? Zaraz. Oh boy! Ile to zadało? Jesus! Dobra, kończmy. Psycho Cut. Naprawdę jesteśmy szybsi. To była walka. Oh boy, to była walka. No i rzeczywiście nie jesteśmy tak super wysoko poziomowi. Myślałem, że będziemy o wiele wyżej. Abyśmy tak w sam raz. W sumie nasz Rapidash nie ma takich super statów, jak myślałem. Myślę, że nie zmienimy go. Chyba się pozbędziemy Celestii. I zmienimy ją na tego Fairy innego. Tego z czapeczką. O, cute. Jest taka urocza. Znowu screenshot. Taka walka. Podaje mi się, że są nareszcie walki, gdzie rzeczywiście można dostać jeden czy dwa ciosy, stracić jednego czy dwa Pokémony. Ice Badge. Nareszcie. Czy jak oni sobie podają rękę? Tak sobie podają rękę, nawet jakby nie dotykają się do końca, tylko tak jakby tak sobie te ręce? Nienaturalnie bardzo? Ciekawe, czy rzeczywiście będziemy mogli z jej synem walczyć po tym... Po wszystkim. Icy Wind, okej. Okay. Tak, to będzie... Te wszystkie screenshoty idą do odpowiedniego folderu, Zyriusz. Czy to jest ten sam naprawdę, co Melony nosi? Muszę zobaczyć. A, nie, mogę się tu przebrać. Dobra, pierwsza rzecz. Pokémony. Celestia. Held item.
Boot back to your back. Do boksów. I teraz... Kurde, tylko ciebie mamy? Jakie ty masz staty? O! Wyższy specjalny atak i niższy speed. Okej. Okay. Jesteś psychic. I już masz bardzo dobry specjalny atak. Dobra. Move. Idziesz zamiast Celestii. Teraz tylko myślę, czy LML-ka chcę mieć w drużynie, czy chcę go zmienić za kogoś. Wszystko jest, wiecie, takie... W trakcie zmieniania. W sumie zawsze jest bardzo fajny jest Gollet, ale... Nie, nikogo tutaj przecież nie mamy. UW. Celestia. Falinksy są bardzo spoko, ale jakby szybko będą do tyłu ze statami. On jest spoko. Ale ma niskie staty. No jest całkiem spoko jeszcze. Pokażmy sobie staty. No, też słabe. Że to 26 poziom. Grass Dragon, ale mam już Grassa. Ghost, bardzo fajny. Szkoda, że takie słabe statystyki ma ten Rapidash. Ten Pangoro jest całkiem spoko też. Dobra. Na razie zostaniemy tak. Hatrem, damy ci kilka berry. W sensie tych. Jak one się nazywają? Experience Candy. Najpierw dostaniesz jedno eskę. Zobaczmy, ile ci to da. Malutko. To wiesz co, masz ze 4. Nie chcę, żebyś za daleko skoczyła. Tak, okej. Calm Mind, okej. Zamiast Heal Pulse, które nie jest mi kompletnie potrzebne, żeby leczyć przeciwników. Mi to spokojnie, ja nie zbieram Pokemonów, ale kiedyś jak skończę grę, to można wtedy się powymieniać. Na razie kompletnie nie o tym myślę. Dobra. 40 poziom. Dajmy jeszcze jednego tego. Ile to da? 10 tysięcy. Okej. Okay. I co, starczy na razie, co nie? Nie! Znowu dałem. Ups. Nie tak miało być, ale I guess, czemu nie? O! I ewoluuje. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że te candy nie obniżają jakoś statystyk strasznie, czy coś, jak dajemy expa. Ale hej, mamy waifu. Kolejną. Kuks, może kiedyś zrobię takie coś, nie wiem, nuzlokę z surprise trade'ami. To by dopiero była jazda. Kiot. Hatterina. Hatterena. Jezu, jest wysoka. Jesus. Jeżeli jesteś zbyt głośno, ryzykujesz bycie rozszarpanym przez pazury na jej tentaklu. Jesteś znana jako wiedźma... Lasowa wiedźma. Okej. Okay. To dobrze wiedzieć. O, i też ma psychokat. Dobra. Ona jest bardziej special atakowa zdecydowanie. Wow, 146. Oh boy. Po co mi psychokat, jak mam Psybeam? To mi się też przyda. To też, dobra. Nie uczymy się. To jest dobry Pokémon. Wow. Lasowa wiedźma, o właśnie. A co, jak powiedziałem, Kuks? Bo ja nawet nie myślę. Powiedziałem coś innego niż ten? Dobra. Czego ona może się nauczyć? Muszę jej zmienić też imię, dać jakieś. Może się nauczyć Dark Pulse. Idealnie. Dobra. Zamiast aromaterapii może? A, właśnie tak powiedziałem. A, dobra, myślałem, że ten.
Myślałem, że źle powiedziałem czy coś. Draining Kiss może się nauczyć. Zobaczmy tylko, co ona teraz posiada. Dazzling Gleam jest o wiele mocniejsze jednak. Snore. Chrapiąca wiedźma. Thunder Wave. Okej. Okay. Attract oczywiście. Magical Leaf. Ha, no i mamy od tego już kogoś innego. Brutal Swing. I tyle. Super. Teraz czy ja mam jakieś rzeczy, które mogę jej dać? Hit Rock, Soothbell. Hearthstone w sumie. Czyli w sumie mogę tylko, nie wiem, Wildlands'a mogę dać jej na siłę. A Irunicz przecież nie ma tego. Soft Sand. A przecież mogę mu dać chyba już dawno. Dobra, wszyscy mają jakieś przedmioty. Idealnie. Jesteśmy gotowi. Lecimy po kolejną odznakę. A! Powiedziałem lasowa zamiast leśna. Widzisz? Widzisz? Nie umiem mówić. A i teraz pewnie pójdziemy do tej restauracji, co? Tak, tak myślałem. Bob's your uncle. Jak tylko zobaczyłem, że w tym Bob's your uncle jest ten... resztka tego. Jak to nazwać w ogóle? To nie jest... No, materiałowy rysunek na tym jest... Nie obraz, coś innego to się jakoś nazywa. Tapestry, ma swoje tłumaczenie. Nie pamiętam już nawet w sumie jak. Dobra, zmienimy jeszcze imię. Ogniobal Runic Brittany Manhart Terena. Tak. Jakie dać jej na imię? Waterwax, niech będzie. Babcia Waterwax. Dobra, leczymy się i lecimy kontynuować fabułę. Dywan na ścienny, chodź. Sonia waifu. Tak, Sonia jest świetna waifu też. Dużo jest dobrych waifu. Dobra. Jak my sobie tutaj radzimy poziomami? Jest spoko. Runic i Ogniobal trochę do tyłu są. Pomimo, że cały czas walczy nimi. Dywan na ścienny, żeby wkurzać tkaczy. Chłopcie, czy ty zawsze ludzi po prostu, wiesz, wkręcałaś? O, tutaj coś jest. Dawaj mi przedmiot. Snowball. O, wow. O, wow. Nice. Cute. O. Jezu, jaki piękny ten snom jest. Jesteś przeuroczy. Czemu snomy są takie urocze? Czekaj, coś z drugiej strony jest. O, Pokédoll. Okej. Okay. Jesteś piękny. Ciekawe, czy mogę je wszystkie znaleźć i to, co się odblokuje, bo zauważyłem, że one są w całym mieście i z każdym z nich mogę zagadać. Ciekawe, czy jak zagadam do każdego, jeden po drugim, to coś się stanie w grze. Połączą się w jednego wielkiego snoma. Tak. Nie. Gigantycznego snoma i zaatakują mnie. Jestem za. A nie, to Hop How. Hop, nie będziesz dzisiaj bawić się dwoma bananami jednocześnie, prawda? A, oczywiście tak, jednocześnie nam zobaczy teraz to. Kocham w ogóle plakat tego szefa kuchni, Boba. Bob jest wspaniały. Czy Bob jest ostatecznym tym czempionem? A fifth tapestry. O nie, zostały pochowane. Są nagrobki w tle. Dy.
Tak, hop, oczywiście. Hop, błagam, nie rób więcej tego, nie rób więcej tych ruchów rękami. Sonia, ty nie rób tej twarzy. What the hell? Naprawdę mają słabe animacje postaci w tej grze. Czy oni zapomnieli we włosach pokolorować jej gumkę na inny kolor i dlatego gumka w jej włosach jest tego samego koloru co jej włosy? Nie, tak się zaplata włosy, nie wiesz o tym? O tak? Tak, masz taką specjalną gumkę, dzięki której możesz sobie opleść włosy wokół, żeby nie było widać czegoś, że masz pod spodem gumeczkę. I potem z tego jeszcze wychodzi kitka? Możesz tak zrobić, tak. Myślisz, że Game Freak tak daleko planował to? Tak. Bo wiesz, to Game Freak, wiesz, jakie oni mają, potrafią mieć problemy. Ale może. Jest to możliwe generalnie. Tak. Hop, hał, hip, hop, hopsia. Tak. Zapomnieli? Mi to. Od piątej generacji coraz gorzej im szły te animacje w sumie. 3D im jest dla nich problemem. Pewnie mają najlepszych ludzi od 2D animacji, ale jeśli chodzi o 3D, to niestety nie radzą sobie już tak dobrze. Ach, jedzenie. Oczywiście nie mogli nam pokazać, jak jemy. Nie. To by wymagało budżetu. Pracy. Tak. Nie, bo budżet nie mają. No właśnie, nie wiem. Z tego, co słyszałem, to podobno oni nie mają takiej okupy kasy budżetu, tylko jakby zarabiają większość na, wiesz, zabawkach i tak dalej. Więc Creatures Inc. zarabia kasę, a Game Freak słabiej. I to wszystko z powodu Masudy, który nie chce mieć większego zespołu. Nice, teraz idziemy się kąpać. Idealnie. Uwielbiam te odcinki w anime, gdzie wszyscy bohaterowie idą myć się i wszyscy pokazują w jakiś sposób się nago. Nice. Why? Why you do this, Japonia? Znaczy, Cooks jakby, I guess, ale jakby robi 3D na poziomie Dragon Questa. Ale nie, po co? No i tak by, nie wiem, zaczęli od nowa i powoli dodawali nowe Pokémony znowu. Ale mieliby je rzeczywiście zabezpieczone na ileś tam czasu. Czy będziemy musieli tutaj wykąpać naszego psa, jak go złapiemy, żeby uaktywnić swoje moce? Na zdrowie. Drogi czacie, proszę życzyć na zdrowie dla kocio. Kichnęła. O nie, oczywiście, że Hop wolałby miecz. Słuchaj. O nie, Hop, błagam, przestań. Przestań obciągać dwa banany jednocześnie. Tak, jasne. Czyli co, kolejna walka? O, Hop. Hop cały czas myśli, że da radę nam. O, jest. Double. O, nice, zwrócił jego ten. Bo nie miał go w ostatniej walce. Okej. Okay. It's hailing. O nie. Dobra. Siemaszka, Wido. O, defense call. O nie, Hop nauczył się strategii. Nani? Masakra. O nie, Hop zadał mi 9 obrażeń w tej walce. Heatwave! Po co podnosi sobie defensa? Po prostu zniszczę cię heatwave'em. Żegnaj. O, widzisz, wszyscy ci zdrowie życzą. O, dziękuję, czasie. Dobra, no to co, Flame Wheel na dobre zakończenie walki. Czemu on cały czas defense call używa? Ach, Hop. Powinien zaatakować. Nie skończysz tej walki, wytrzymując moje ataki. O nie. Inteleon. Nice. Już dajesz swojego startera, tak? No to co? Idź, Werbel. Werble.
No dawaj, zaatakuj mnie. Co mi obniży? Atak! I special attack. Nice! O nie, co ja teraz zrobię? Zostało mi tylko drum beating, które jest super efektywne. Ciekawe, czy on teraz to przeżyje. W sumie jeszcze ani razu nie przeżył mojego ciosu. Zawsze wszystko było one hit KO. No cóż. Och. Och, hał, hop, hip hop. Kiedyś. Kiedyś wytrzymasz jeden cios. O, Corviknight to masz. Cute. Dobra. Dawaj, Brytny mam. Cóż? Komu się przydaje rysowanie w digitalu? Nie wiem. Architektom? I guess. W sensie co? Osoby kreatywne. Jakby... Nie wiem dokładnie co odpowiedzieć. Jakby każdemu może się przydać, co nie? Czacie, jak uważacie? Komu przydaje się rysowanie w digitalu? A i Kavido, dzięki za obserwowanie. Tak blisko. Jeszcze tylko 20 obserwujących i będzie 1000. Z czego 12 osób jest tutaj. Oh boy. Och, Corviknight. No. Albo osoby, które chcą iść w stronę branży gier, ale nawet nie jako grafiki, tylko żeby mniej więcej wiedzieć, w czym to się je, żeby później nie wymyślać głupotki, czy nie da zrobić. Mhm. No mówię, ale no... osoby, które są kreatywne, jest... No na pewno największą plusem digitalu jest to, że o wiele łatwiej się pracuje tam, co nie? Uuu, Snorlax! Szkoda, że go na 39 poziomie. Kogo by tu dać? A w sumie, dawaj Runicz, zobaczę się raz. Siemasz Zyriusz, do zobaczenia. No mi to jest trochę szkoda jednak tej postaci, bo nie jest on specjalnie silny. To jest takie trochę, I mean, jest spoko, jest lepszym rywalem niż nic, ale naprawdę potrzebujemy jakby lepszych rywali. Mam nadzieję, że Bede wróci i będzie dobrym rywalem. W sensie jestem pewien, że wróci, ale... Mam nadzieję, że będę walczyć z rywalami, którzy sprawią mi problemy w ten sposób. O, Tikwata dostałem. Nice, przynajmniej się. I Burn. Och, Snorlax. Czy jesteś gotowy? Jesteś gotowy na Revenge'a? To dawaj, atakujmy Crunchem. O, i defensa mi zmniejszył. No to masz tu Revenge'a. BDI alternatywka. Kąż nazywają po prostu alternatywkę. Nawet nie wiem, jak ona ma na imię. Po prostu znam ją jako alternatywkę. Marni. Jak? Marni. Marni? O, i spaliłem Snorlaxa. Bo Snorlax nie ma Snorlaxa. I kto ci został? Serio? Naprawdę chcesz pokonać 6 moich Pokémonów jednym swoim? Swoim Pinsurcinem? Jest bardzo uroczy. Jest bardzo, bardzo uroczy, ale... Ale nadal mogę go spalić, co nie? No właśnie. Więc co by nie... Jakie by nie miał teraz statystyk ten Pokémon? Dalej kwestią czasu jest, zanim zginie. O, ma kursa! Okej. Okay. Tak chcesz się bawić? A w sumie? Dobra, idź Weatherwax.
BD i alternatywka. Czy mogę przestać się z tego śmiać? Czy BD też jest alternatywką? Tak. Alternatyw i alternatywka. Alternatywek i alternatywka. Przepraszam, czemu mówimy alternatywka, a nie pani alternatyw? Alternatywyczka. Ej, dobre. Czy ty i twoi trzej rywale. Jak nazywa się ta część pokoju? Alternatywy 4. Tak, jestem za. Genialny. Czy on jest dark? Nie. Ups, chyba zepsułem pin z Urcina. Czy on jest elektryczny? To dopiero by było śmieszne. Szkoda, że zginie. Ale hej, zginął tak jak... Nie żył, jak Snorlax. Dobra. Dawajcie mnie te... mało expa daje. Dobra, co tam masz, hop, do powiedzenia? Och, hop. Może kiedyś pokonać chociaż jednego Pokemona. Tak. Nie mogę się doczekać walki z Leonem, bo słyszałem, że walka z... Hop, nie rób tego więcej, proszę cię. Proszę, nie. Nie. Nie, nie rób tego. Idź sobie. Dziękuję. Słyszałem, że walka z Leonem jest bardzo ciekawa. Nic, żadnych spoilerów. Od razu bana daję, jak ktoś będzie mi spoilerować z Leona czy cokolwiek. Ale słyszałem, że jest bardzo fajna walka z Leonem. Kocham ubiór mojej postaci. To jest chyba mój ulubiony ubiór ever. Nie wiem, czy coś może go przebić. Kocham w ogóle ciepłe ubrania. Sam chciałbym tak się ubierać. Tylko ze spodniami. Wydaje mi się, że sukienka by mi nie pasowała. Jak uważasz? Pasowałaby mi sukienko? W sensie tobie? Tak. Słuchaj, chcę być ciepło ubrany, okej? Okay? Dlatego mówię, że sukienka by mi nie pasowała. Ale takie buty... I taka czapka, przede wszystkim taka czapka. Gdzie jest szalik? Czemu nie ma opcji kupienia szalika w tej grze? Co jest nie tak? Co nie? No przepraszam. Czy on się nauczy, czy ja się nauczę? Moje Pokémony już ten. Nie radzą sobie chyba tak źle. Dobra. Ciekawa mnie tylko jedna rzecz. Czy ubiór, który dostaliśmy od tej... Od Melanie, to jest rzeczywiście jej ubiór? Czy jej trenerów, którzy dla niej pracują? Tak? Idę zobaczę jeszcze, bo jeżeli dostaliśmy rzeczywiście jej sweter, to totalnie bym go nosił. Ja chcę sweter Melanie. Please, dajcie mi to, dajcie mi ten sweter, błagam was. Nie. Live without changing. Kurde. Myślałem, że rzeczywiście dostanę ubiór Melony, żeby mieć ten sweter. Och, hop. Czy hop kiedyś wygra walkę? Nie wiem. Napiszcie znajomym, żeby wpadali na moje streamy, jeżeli uważacie, że hop nigdy nie wygra walki. To zawsze działa, co nie? Tak działa promocja. O, mogę tu łowić? Nice! Ha. Huh. Okej, okay. Co tu trafimy? Nie. O! Od Pillery. Cute. Nie wiem, czy jest mi specjalnie potrzebny, ale miło. Czy to jest pierwszy poziom? Wow. Idź. Nie mam już tych. O, oh, nice. Okej. Okay. Jest Pokeball na pełnym poziomie. Może mi się uda krytycznie go złapać? Oczywiście, że nie. Nie, to Bullet Seed. To ten słaby roślinny atak. Jak ja to przeżyję? Czy możemy już uciekać? Jeżeli nie pozwoli nam uciec, damy Pokeballa. Run. No, idealnie.
kitku, wstałeś? Oj, kotki, wy takie piękne jesteście. Czemu jesteście takie ładne? No chodź, chodź. O, pani rybak. Rybaczka? Nie umiem im to, wiesz, jeszcze nie wszystkie ogarniam. Ale fajnie, bo nigdy nie mieliśmy, zawsze mieliśmy rybaków. Baraskuda, czyli ewolucja barakudy chyba, tak? I guess. Oj, ogniobal, to chyba się nam nie przydasz za bardzo. Idź, Weatherwax. Ty się przydasz, ty sobie ze wszystkim poradzisz. Piotr. Dive. Oh no, co ja teraz zrobię? Dobra, to będzie wodny fizyczny atak, więc to będzie trochę ciężko. Nie mam chyba niczego, co mu zrobić, żeby go zniszczyć za jednym tym, bo będziemy szybsi chyba, co nie? Będziemy szybsi? Nie, będziemy wolniejsi, to dobrze. Raczej już po nim. Dazzling Gleam. Idealnie. Nice. O nie, to jednak nie była. To jednak nie był ten, kieł Nerwala. Nie? Nie, to była dekoracja na pizza, którą mieli w restauracji. Kurde. Na ścianie. Myślałem, że to, wiesz, kieł Nerwala. Albo, wiesz, kieł jednorożca. Nie, to jest róg jednorożca. Z kim teraz walczę? O, Lanturn. Jezu, on tutaj jest. Dobra, jaki jest ten najmocniejszy atak? Dazzling Gleam. O nie. Come on, dasz radę. Idealnie. No, on to przeżyje, oczywiście. Kurde. No dobra, zmienię Pokemona. Idź Runicz, zginie od wodnego ataku czy coś. To jest. Czekaj, jest to coś. Okay. Zginęliśmy? O, no, zaatakował nas ładnie. O boy. No to co, Shadow Claw, szkoda, że jesteśmy tacy wolni. Tak, Bubble Beam znowu. Przeżyjemy to? Średnio. Czy on ma jeszcze jednego Pokemona, czy to już jest koniec? W sumie nawet nie spojrzałem dokładnie. A przynajmniej Weatherwax ma 44 poziom, to jest najważniejsze. A, okej. Okay. O, kurwa, że się tak kręci tym, jak jest smutno. Cute. Very, very cute. 10 na 10. Dobra. Ja się wrócę na chwilę. I wyleczę szybciutko. Nie przemyślałem tego po prostu i dostałem za dużo ataków, bo ogniobal był na pierwszym miejscu. Użyłem w ścianę. Rep. O, Trollolo 720, dzięki wielkie też za obserwowanie. Widzicie? Jeszcze tylko 19 osób i będzie tysiak. Co mogę zrobić z okazji 1000 obserwujących? Rysowanie? Pewnie i tak jutro zrobię rysowanie. Podobało wam się ostatnie rysowanie fuzji Pokemonów, czy coś innego rysujemy następnym razem? Fuzję trenerów? Robimy, nie wiem, losowanie trenera jakiegoś gym lidera z jakiejkolwiek generacji Pokemonów jako osoby, plus losujemy ten strój innego trenera. Ciekawe, jakby to wyszło. Lance w stroju tego. O, cute. W stroju melony. To by dopiero było cute. No, może rzeczywiście coś takiego zrobię. Nie? Zapomniałem zmienić jeszcze, kto jest na pierwszym miejscu. Dobra, idź Runicz. Kurde, Runicz trochę tak z tyłu zostaje, mi się wydaje, jeżeli chodzi o statystyki. Może jeszcze kogoś zmienię? Może tego smoka jak trafię? A może właśnie takiego Darumakę lodowego?
To było spoko. Lodowy Pokémon, tylko czy to jest czysty lodowy? Jeszcze się pomyśli. Dziewczęta inspirowane gigantamaxowymi formami? W sensie, jak to wyglądało mi to? Brzmi... Linki, tak, nie wrzucaj linków, pamiętaj. O, Bellossom! Cute! Shadowclaw. To nawet połowy nie zdało. Nie ma roślinnych ataków? Ładne. A czy my mamy szansę ją zniszczyć? Średnio. Byśmy musieli mieć teraz krytyka raczej. No, przeżyję to. Oh well. Teraz ją zniszczymy sobie na spokojnie. Bylosom jest bardzo wytrzymane. Większość tym siosów. Dobra, będziemy ją zniszczymy, bo w sumie po co... Uuu, Quiver Dance! Zniszczy nas! Nie, zaraz, to nie jest to. O Jezu, ja myślałem, że to jest Petal Dance. Pomyliłem z Petal Dance'em przez chwilę. Się już wystraszyłem. Petal Dance ma 120 chyba. By nas zniszczyło. Aha, Pokemon Gidzinka, na przykład, że wiesz, gigantamaxowy, nie wiem, Lapras, tylko jako babka, tak? Brzmi też ciekawie w sumie. O, cute. Ciekawe, kiedy będą teraz ten, trenerzy Ace, klasy tych asów najlepszych. Czyli czy weterani? Nie wiem jeszcze, którzy są, którzy się teraz ten pojawiają. Ponieważ za chwilę dostaniemy upgrade. Tak, dobra, już widzę. Zostanę teraz upgrade roweru, co nie? Dobra. Tylko się wyleczmy jeszcze. Mieliśmy? Nie, nie mam już. Dobra. Masz lemoniadę. Cute. Idź ogniobal. Ty potrzebujesz poziomów. A w sumie to będzie 2 na 2 walka. Znając życie. That no way we're getting you anywhere near Spike Mat. That means we can't let you go to Trout 9. Stay me out, Dotty, to cheer on this lovely dead now. You also get to stop people from heading out over the water. Bye-bye. Okay. Yes, I understand. I am saying is that I can make it so that Rotom bikes can ride on water. What the hell? Czemu oni są tacy szaleni? Czy to jedne, po co oni tutaj są? Przychodzą i krzyczą. Tak, to jest jednak duży spadek jakości porównany do siódmej generacji. Jednak to nie jest poziom guzmy. Nawet nie mam słów. Dlaczego? Dlaczego to istnieje? No, może jest za łatwa trochę mi to. Dobra, czym by go tu zaatakować? Bugbite. Super efektywny na targ. Ciekawe, czy już będą mieć tego Ewolkę, tego Linunę. Jak on się nazywał? Ewolucja Linunę? O, Obstaguna. O, idealnie, nareszcie są. Wszyscy są na podobnych poziomach. O, Runiczce się nauczyć Shadow Balla, ale zaraz, on nie jest fizyczny bardziej? No, o Jezu, jest o wiele bardziej fizyczny. No, 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 no. Nope. Nawet nie ma porównania, jak bardzo jest fizyczny. O, Pan Goro. Heat Wave. Jak trafi. O, ma Bullet Puncha. Szkoda, że jestem odporny na walczące ciosy. Jest okej. Okay. W sumie ciekawe, czy teraz zadałem odpowiednio dużo, żeby Flame Wheel dobrze tam, żeby go zniszczył. Nie pamiętam, jakiego Pangoro ma defensa. A, dobra. Nie za wysokiego też. Tak, poziom perfekcji. Guzma to była rzeczywiście perfekcja. Naprawdę, Guzma był wspaniałą postacią.
Nie, teraz będzie raz druga walka. He's gone, ride the dreadnought. Oj, I've got an idea. We can get on dreadnought first and ride it away. Alright, get a move on dreadnought. See ya later, gym challenger. Rabite. Serio? Ha! Co za idiotyczny pomysł. Pływanie na Pokemonach. Okej, okay. Mogłeś mi go dać od razu takiego. To jest tak głupie. Dobra. Trzeba trochę pozmieniać Pokemony, którymi będziemy walczyć. Dajmy Weatherwax na pierwsze miejsce. Mogę po prostu... Nie, muszę... Okej, czyli muszę się przełączyć. O, a kim ty jesteś? Jesteś bardzo uroczy. Graplocked. Okej. Jaki masz poziom? 40... 50! Okej, przeżyjesz Dazzlinglima. Reversal. Okej, to mi dużo nie zada. Czy ty jesteś walczący? Muszę cię złapać, zobacz. Boy! O nie! A już się cieszę, że mu troszkę zostanie HP i go złapią. Chciałem go złapać! O, Woodhammer, okej. Okay. Jasne. O wiele bardziej pasuje mi Woodhammer. Ja nie mogę. Jestem tak zły. Chciałem go złapać. Przegrał. Big Boy Perła. Coś jeszcze ciekawego? Ice Stone. O! Wellmar. Chciałbym teraz jakiegoś złapać sobie wodnego Pokemona może. To czy jest to ktoś taki spoko? Będę wyglądał ciekawie Pokémon na 50 poziomie. Szkoda, że go zniszczyliśmy jednym ciosem. Czy mogę na to wyjść? Nie. Okej. Idziemy tutaj. Co my tu mamy? O, nice. Do której stream? Nie wiem, tak do 20, 21. Chcę trochę pograć sobie. Chyba, że będę kocie przeszkadzać i mi powie, że nie wiem, że idź sobie, jesteś głupi czy coś. Jak mi takie coś powie, to wtedy będę musiał przerwać stream. Ale kocie nigdy mnie nie nazwała głupim. Prawda, kocio? Kocio syczy na mnie. Kocio jest dzisiaj kotem. Dobra. Drugie podejście do walki z tym gościem. Proszę cię, nie zgiń teraz od jednego ciosu. Nie wiem, muszę go zaatakować jakoś słabo. Dark... W sumie Psybeam jest... Psybeam jest słabsze. Dobra, Psybeam. To powinieneś przeżyć. Czyli co, jest walczący? Ciekawe. Przeżyj to. Jest! Tak, idealnie wyciągnie. Nie. Jezu, się wystraszyłem, że coś znowu. Dobra. Czym by cię tu. Kurde, nie mam ultra bali. Dobra, Great Ball. Ach! Dobra, będzie ciężko. Super power. Na dobre walczące ataki. Nic. Dlaczego to robisz sobie? Tylko że musiałam, żebym tłumaczył, co to jest pszenica jara. Co to jest pszenica jara? To jest... Pszenica jara to jest odmiana pszenicy, którą sadzisz na wiosnę. A widzisz? Ja nie znam się. Ja nie jestem ze wsi. Jestem po głowie, co?
Dobra, uwaga, złap się, błagam cię. Nie! Znowu zginie. Dlaczego wszystko, co kocham, musi umrzeć? Dlaczego? Nie! Nie zabijaj się. God damn it! Dobra. Hyper Potion. Ja chcę go tylko złapać. Czy tak wiele? Dobra, ty pewnie chcesz walczyć, masz przedmiot. Pokaż ten przedmiot, co w ogóle trzymasz. Black Ball. Oh, nice! Ha! Huh. Przecież nie mam za bardzo chyba pokémonów, które polegają na walczących, co nie? Dobra, dawaj, walczymy. Jestem pewien, że wytrzymasz z moim super potężnym psychicznym pokémonem. Na 100%. Mi to ja mam Dive Balla? Chyba nie mam Dive Balla. O, ma tego. Graplopta. Czyli on jest na pewno walczący, dobra. Pewnie wodno walczący. W sumie też fajne połączenie. Kiedy ostatnio mieliśmy wodno walczącego pokémona? Mieliśmy kiedyś? O nie, 12. Co ja teraz zrobię? Welp? No, idealnie. Serio, to wszystko, co miałeś? Serio, oh boy. Nie no, wiedziałbym, gdybym miał chyba. O, był Mantine. Cute. A co ja tu jeszcze mogę znaleźć? Jakie tu są jeszcze sekrety? Ty jesteś znowu... Serio? W tą pogodę? Tak, podczas sztormu. Ze śniegiem. O nie, to Wishiwashi. Czy on teraz zmieni się w super potężnego Pokemona? Tak! Ja odebrałem siłę. Jest bardzo cute. Miałam go tam cały czas w swoim. Tak? Zapalił go sobie? To jeden z nielicznych tatów, gdzie rzeczywiście używałam basic Pokemona w swoim imieniu. Bo zwykle staram się używać ewolucyjnych, bo bardziej lubię testać z czasów. Ale Wishiwashi zawsze jest taki cute. A, Wishiwashi. No i ma super statystyki, co nie? Tak. Jak jest ten. Rzeczywiście uda ci się go, wiesz, utrzymać przy tych 3/4 życia. No. No to... No niestety tutaj można powiedzieć, że zginie. Nie, ale 3 razy musiałeś go walnąć. 2, ale on mnie raz walnął i prawie mnie zabił, więc jest ma mega statystyki, niesamowite wręcz. O, Wailord! Oh boy! Kocham, że jest taki... I taki bolutki Wailord. No dobra, nie będzie. Hyper Potion. Nie lubię leczyć się podczas walki, ale w sumie kogo to ten? Wszyscy sobie poszli, zobacz. Wtorek, 17:30 i wszyscy mnie zostawili samego. 6 osób jest. Co to było? Czemu mnie zaatakował? No bardzo. Aż jestem zaskoczony w sumie. Wiesz co, dobra. Psybeam! Heavy Slam. To ty mnie zaatakował. Wybacz, Weatherwax. Jest to powrocznie. Dobra. Fajnie było, Wailord, ale wiesz co? Idź sobie, jesteś głupi. Idź, Werbel, w sumie. Hopsie nas nie zostawiło, widzisz? Dziękujemy ci, Hopsiu, że z nami jesteś. I mi to, i wszyscy. Mi to na drugiej stronie jakby rozumiem, o co ludzie mają hurdury i fajnie było, jakby zmieniali, ale dziwnie by to wyglądało, jakbyśmy później mieli taki, wiesz, gigantyczny Wailord, na przykład malutki taki ten Pokémon. Chociaż z drugiej strony chciałem zobaczyć Wailorda i inne Pokémony w naturalnych rozmiarach, tylko po to, żeby zobaczyć później gigantamaxowego czy tam gigamaxowego Wailorda, jak się jeszcze bardziej powiększa. A w sumie mogę dać Max Revive'a. O, jest jakiś przedmiot, wiedziałem. Zawsze są jakieś przedmioty. O, Normal Gem.
Normikowy dżem. Nie wiedziałem, że taki jest w ogóle. Jest coś nowego, czy to już kiedyś było? Czy już kiedyś w grach można było być normikiem, czy to coś nowego? Nie, widzicie? Przychodzą norminki do tego naszego świata Pokémon i zabierają nam gry. A na tej plaży rośnie drzewo i nie mam pojęcia w jaki sposób. I dlaczego ludzie siedzą tu w śnieżycy, ubrani w bikini? Nie jest jej zimno? Dobra, Weatherwax, skryćmy to szybko. Krótka piłka z mojej strony, Psybeam. O, Lokon. O nie, jego kolejny cios trafi mnie na pewno. Jeżeli go przeżyje ten cios. Tak. O, Wokarian, dzięki za followa, też nie założyłem. Co jest piękne? Nasze koty? Nie, zrąbą. O. Mantine. Co mi Mantainowi by się przydała ewolucja? Ciekawe by to wyglądało. Nie, za sam ma chyba. On nie ma tego? Mega ewolucji? Nie pamiętam. Który? Mantine nie ma. A on ma ewolucję? Ewolucję też nie ma, co nie? Pre-ewolucję. Tak, wiem, ale właśnie ewolucję mi bardziej zastanawia się, czy to... Mogłoby, to by było spoko zrobić z niego. Baby do basic. Co on ma? Mantine... Czekaj, co? Czy on sobie odnowił HP? O, Air Slash. Muszę zobaczyć teraz, jak on to przeżyje. Czemu on sobie odnawia HP? Buff, okej. Okay. I teraz? Tak, tak, tak. Na czarny. To lepiej nie, on użył tego ataku, który mu odnawia HP. Nie ma już Remoraida. A w sumie? Bo on jakieś miał jej tak, strzelać żeby nimi. Ewoluować Mantina w Mantina, musisz mieć Remoraida. Przynajmniej jakieś trzeba było takie. Musiałeś mieć Remoraida. Ciekawe. Ej no, Weatherwax, nie zgin mi tu. Co to ma znaczyć? Zniszcz go. No. Jesus. To zdecydowanie za długo trwało. Dobra. O nie, jeszcze kogoś ma? God damn it, mi 3 HP zostało. Dobra, Psybeam. Czemu zgłaszasz? Ktoś ci ukradł? Tak, chciałam. Macham na tą ręką, jeżeli nie jest to strona, która mi się przeszkadza, ale mój komiks z jarzem rzuciła strona weganie to sekta. No jest. I jeszcze na dodatek mówią w komentarzu, że a, nie udało nam się oznaczyć. Nie udało. Jak to w sensie próbowaliście, nie wiem, ręka wam się przekręciła, nie daliście rady czy coś? Nie udało nam się oznaczyć twojej pracy. Próbowaliśmy. Tak? Tak, siema wujek. No, cześć. Cześć Hubert, jeżeli to jesteś. To musi być mój to. Tej podzielę tu padło. Tak, ja i picie. Wybacz Hubert, ja już nie piję. No, rzuciłem picie, wiesz, teraz żyję tylko... Zero jest równy smacznicowy tak. Z alkoholem, a... No tak, bo przecież to jest on, bo on zawsze ten. Widzisz, to jest nazwisko, tylko fałki ten są zmienione. Nie wiem, gdzie masz Twitcha. A, rzeczywiście. Tak, dobra, szejkujemy sobie drzewo. A w sumie zginęła nam przecież ta... Okej, okay, szejkujemy dalej, ktoś nas zaatakuje? Szejknę 3 razy. I... Quit. No chciałem tak właśnie, idealnie. Nice. Widzisz, i to... W sumie zapominam o nich. Kampowanie? Nie. O, są dobre. Nice. Cute. A, okej. Okay. Okej. Okay. Wiesz, to i tak wszystko, te opisy to tam... Tak, znaczy to jest dobre podczas walki też bliższego, jak tam jak coś... A nie, muszę ją najpierw ożywić. Dobra, Wiedźmo, wracaj do życia. Nie mówiłem do ciebie, kocie. Ja jestem zawsze martwa. Będę tak cię zawsze codziennie teraz budzić. Wiedźmo, wracaj do życia. I tak, będziesz syczało. Ktoś mnie budzić mnie z mego spoczynku. O, tutaj też mogę szybciej pływać. Nice. Oj, wiedziałem, że jest jakiś tiem.
Rockslide. No nareszcie jakiś kamienny cios. Jesus, ja się naczekałem na coś dobrego. Dawaj mnie to, ktoś się musi tego nauczyć. Runicz? Nice. No tak, już jest kamiennym albo groundem? Jest groundem. Groundem. Dlatego nie było pewne, czy będzie mógł. Revenge mi się przyda, bo nie jest zbyt szybki, wytrzymały jest. Shadow Claw mi się przyda, bo jest stabem. Will-O-Wisp mi się podoba, bo robi niemalże 100% burna. Dobra, pozbędziemy się Kursa, ale damy ci ten. Bo tobie nie jest potrzebny teraz ten, na razie piasek, który masz. Gdzie jest ten przedmiot? Okej, okay. Dobra, masz to. Tak. To jest dobre dla ciebie, jesteś wolny. Na herbatkę. Na herbatkę mogę wpaść. Nie, jak, zobaczę kiedy będę w Szczecinie, to dam ci znać ten. Jak to tam wygląda. Na razie to wiesz, miej tam oko na rodzinę. A! Zatkował mnie. Kurde, skończyła mi się kawa. Jak ja mam tu żyć bez kawy? Wnoszę pozew. Oddałam. Nie. Tak nie. Co? Ty chcesz powiedzieć, że sądy tak działają? Co? Śmieszkujesz sobie z memu? A jak ja piję wodę? Ale no, jak mam inaczej pić? Jak się inaczej piję wodę? Nie wiem, mam wysysać wodę z butelki powietrze? Po co mi powietrze? Mam powietrze. Okej, czy ona jest wolna. A w sumie mogę go złapać teraz, Jesus, znowu nie pomyślałem. W sumie? Ha! Wodno-walczący! Ej, on może być dobry! Zaraz. On może być dobry. On może być ten... W sensie ten... Ta ośmiornica. O, walka 2-2. Nice. Dajcie mi swój przedmiot, bo na pewno jakiś macie. O, daj w balę. Okej. Okay. To mi się przyda. A, okej. Okay. O, prezent. O! Nice, dzięki. Dzięki za TMA. I dlatego, drogie dzieci, trzeba ze wszystkimi rozmawiać. Dobra. Ja chcę jeszcze raz spotkać tą ośmiornicę. Czy ona tutaj będzie teraz znowu? Nie. Ona gdzieś tutaj będzie pływać chyba. Jest! Ty! Do mnie. Fajnie, bo ja bym mogła się tak już szajnić coś. Dobra. Ile ty masz? 50 znowu? Tak, dobra. Psybeam. Tak. Wiem, jesteś bardzo silny i bardzo się ciebie boję. Psybeam. Kurde, no, nie. No właśnie próbuję. Ooooo! O, chyba się zamusił Highland. Wiem. To już trzeci raz z rzędu się stało, że robi. Wiesz, to jest poza tak uczuć słabszy. To jest najsłabszy zubar, poza tak ciosami. Po prostu zawsze wcześniej przeżywał trochę więcej no HP. Jak raz go trafiłem. Ja nie lubię tego specjalnie. Myślisz, że ja mam przyjemność z zabijania innych? Tak, ale myślisz, że mam przyjemność z zabijania innych, gdy chcę ich złapać? Tak. Jest? O, jest. Ty, chodź tu. Błagam cię, daj się złapać. Będę cię, nie wiem, szanować czy co. Nie masz ultrabali, żeby mnie wyrzucać? Mam już dive balę. Po prostu za mocno go trafiłem. Dobra, Dark Pulse, na spokojnie. Octolok, serio. Cute. Dark Pulse. Błagam, przeżyj. Jest, okej. Okay. Powolutku będziemy cię atakować. Tak do połowy HP i zaczniemy go łapać. Co mi zmniejszyło? Defense. I special defense, dlaczego? Tak? Nice! Co, miałeś go w drużynie?
Nie, też, ale też z nim walczyłam. Nie mam wielkiego wrażenia. Ale też z nim patrzyłam, właśnie się stopnęłam, że ortolog... zmniejsza. Jak mi zarzucał ortologiem, to mi zmniejsza do końca. Nice. To to będzie złe dla mnie bardzo. To co teraz próbujemy? Dobra, daj bał, leć. Jednego spróbujemy. Znowu Octolog, serio? No. No wiem, walnę go teraz jeszcze raz. Jesus, trzy razy mi zmniejszy już staty. Dark Pulse. O nie, ten teraz za dużo, co? Tak, to już jest dużo. Tak, no ale co to za życie? Hopsiu, chyba nie mam quickbala niestety. Dobra, próbujemy jeszcze raz divebala. Jak się nie uda, to zmienimy się... Nie mam ultrabali. Raz. Przepraszam. Nie denerwuję się. Jest okej, okay. Nie jestem zdenerwowany. Nie jestem zły. Jestem tylko zawiedziony. Idź, Runicz. I zaatakuj go Will-O-Wispem. Jak go spalimy, to może będzie chciał nas dołączyć wtedy. To zawsze działa. Spalenie. Tak, dawanie narkotyków zawsze działa. Burn plus Hail. Nie powinno go zabić jeszcze. Hail. Tak, nie, będzie okej. I Burn. Gdzieś. Tak, to, Love Ball, leć! Czas na trochę miłości, chamie! Teraz. Tak. Próbowałem normalnie. Próbowałem z miłością. Czego ona ode mnie więcej chce? Co jakiegoś słabego pokonania w boksa? Nie. Zabij go po swojemu albo wcale. Ale złapię go. Po swojemu. No co? Brytny mam. A nie, bo on już nie ma nazwy. Kurt. Dobra, Runicz, ty. Spalisz go. Znowu. Protektor dla kogo? A, dla tych. Dla Raidona. Dobra, gdzie on jest? O, tu jest trawa. Ciot. O, i tu są te. Czy muszę walczyć z policjantem? Ciot. Czy to jest przedmiot? Oczywiście, że jest. O, Rare Candy. Nice. Dobra, ugotujemy sobie curry. Wszystkich weźmiemy, ożywimy. On ma być gotowy na związek ze mną. Wszyscy mają być gotowi na związek ze mną. Co to za miłość, jak nie jesteście gotowi na związek ze mną. Dobra. Cooking. Gotujemy, tak. Tak. Dawaj, Stefan. Dawaj, Stefan, gotujemy. Dobra, nie będzie, nie wiem, 4 bery. Tak. A ty w ogóle patrzysz, jakie bery dajesz, czy nie? W sensie tak, ale i tak nie znam się nad nich. Na smakach? No. W sensie... Jeżeli sprawdzisz sobie naturę swojego Pokemona, no to... A, co lubi. Co lubi, w sensie na Twoje Pokemony, w którym masz pierwszy miejsce na party, to wtedy ten Pokemon dostaje więcej expa. Robisz też kary na pierwszym poziomie. Nice! Bo robisz kary tak, jak to by smakowało. A, bo to, no tak, w sumie racja.
Nie spojrzałem, mam nadzieję, że będzie smakować. Jak nie, to trudno. Znaczy, to nie jest tak, że nie będzie mu smakować, to ten patrzy się tego, że zrobisz lepszej jakości kary i dostaniesz więcej ekstra i więcej patrzy. Ja im dam szczęście! No, ale szczęście w tej grze się przydaje, bo jest, widzę, że zostawili politykę Sun Moon i im wyższe Pokémon ma szczęście, tym masz większą szansę, że zadziała jak z Focus Sashem. A, nice! A, że tak, że przeżyje, bo cię kocha. Przeżyje, bo cię kocha, albo wyleczy się z Confusion i innych statusu, bo też cię lubi. Czekaj, bo chyba z moją wife'ą będę sobie jeść właśnie. Ale widzę, że zrobiłeś yeah. smakowe. Tak? Tak, że miałeś przewagę tych. Miałeś przewagę... Bitter to jest... O? Nie. Znaczy, no, średnie. Bitter to jest... Gorzkie. Nie, przewagę gorzkie. No, nie lubię gorzkie. Jest spoko. Tylko czy Weatherwax mi się ożywia? Tak, okej, okay, to mnie interesowało głównie. To jest taka dziwna wersja... Pokécenter? O, nice. Dobra. Wysłali już tego. Tetrisa nam. Kupiliśmy sobie Tetrisa 99 z abonamentem na rok do Switcha. W sensie ja kupiłem, ale kocie tam się będzie coś dokładało. Bo ona będzie pewnie grała w tego Tetrisa dzień i noc. Wy nie wiecie ile ona... Aaaa! Wy nie wiecie ile ona... Jeszcze nie przyszedł przelew? Słuchaj, kiedyś przyjdzie przelew. Czyli co? Przyjdzie z przelew i stawiasz jedzenie, tak? Słuchaj, oddałem ci ten, to możesz mi coś, wiesz, postawić obiad, czy nie? Zastanowi się. Idealnie. Co? Na co? Mamy sushi w domu. Sushi w domu. Kurde. Możemy cię zjeść sushi? Nie, teraz nie możemy jeść sushi, sushi się myje. O jest, o jest. Kocham jak ona się giętka robi po prostu z powodu miłości. Tyle miłości. O, coś jest na plaży. O, perła. Nice. O, coś jest na plaży. Max Elixir. Nice. Przyda się. Powiedział Marek po raz milionowy i nigdy nie używali tak Max Elixirów w elitarnej czwórce. O, Toxapex. Chłop się mówi, że sobie poszedł na dobry ramen. Wiesz co, ja też bym poszedł na dobry ramen. Idziemy do tamtej restauracji znowu, na tamte tofu. Ale chcę spróbować inne ramen. Przestań, nie działa. Nie wiem, co miałem zamiast zrobić. Oła, wyrzuć się w poluszek. Oła, wyrzuć się w poluszek. Proszę się ze mnie nie śmiać. Na co na mnie zadziała? Dobra, Willow jest jak zawsze na starcie. Tak. Teraz to jest Poison Water? Tak. Czy czysty Poison? To bardzo źle. Ja dobrze mam obniżony teraz fizyczny ten. I... O, Merciless, ciekawe co robi. W sumie super się w takiej pogodzie Burn sprawdza dla mnie. Dobra, jakie mamy teraz... The critical hits if the target is poisoned. Okej, okay, to nic nie da. Ale dobrze wiedzieć, że u niego tak to działa. Shadow Claw. Baneful Bunker. Fiuk, co to? A, protektuje się. Okej. Okay. Mi to... O, poison! Okej, okay, że jak próbuję fizycznym ciosem, to się protektuje i mnie zatruwa. Nice. That's cute. Shadow Claw. Aj, zmienimy się teraz już abilitkami. Szkoda. Myślałem, że wytrzymam jeszcze turę. Czyli będzie mieć krytykę teraz na mnie swoim wodnym atakiem. Liquidation. Oh fuck, to jest mocne. O, był krytyk, no. Świetna jest ta abilitka. Damy radę? Damy. Uuu, to dużo zadało.
O wiele za dużo. Dobra, Shadow Claw. Znisz go. Idealnie. Tak, dobry ramen bym sobie zjadł. W sumie rację. O, też miałem krytyka. Chociaż to znaczy, że jak ja jestem, to też mogę mieć krytyka. Łatwiej. O boj, to była walka. To dobry Pokémon. Szkoda, że takich właśnie strategicznych Pokémonów nie używają w liderzy. Czy mam w ogóle Antidota? Ha, nie mam. Czy mam w Berry Antidota? Nie. Oh well. Guess I'll die. Czemu? Nie, żartuję sobie po prostu. Masz Energy Ruta. Nie ma już chodzących. Wiem, nie ma już chodzących tych poisonów. Po prostu żartuję, że tam. O, Big Perła. Okej. Okay. Zaraz, tu się idzie dalej. Zaraz. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś preewolucją tego? Cute! Może ciebie złapią? 43, możesz być. Shadow Claw. To go nie zabije, prawda? Okej. Okay. Submission. Nice. Ale mnie nie afektuje. Czuję, że jestem zatruty. Dobra. Chodź do mnie do Friendballa. Chodź, zostać moim przyjacielem. W przeciwieństwie do tego Big Brothera z wody. Raz. Dwa. Kurde! Reversal. Też mi nic nie zrobi. Jezu, jak poizony są potężne w tej części. Duskbow jest noc, I guess. O! Krytyczne złapanie. Czy nie? Nice! Miałem pierwszy raz w życiu krytyczne złapanie. W sensie tej części, I guess. Dobra, pokaż się. Pokaż ten swój typ. Pokaż, że jesteś water fighting, jesteś piękny. Jesteś fighting! On się zmienia później w water fighting? Czy nie wiesz? Nie pamiętam. Dobra. Klobopus, kocham jego. Zawołałeś go przecież. Tak. Sprawdzam. Ale nie jego ewolucję muszę spojrzeć. Bo on jest fighting czysty. No to musisz stracić. Jak go nazwać? A, Mito, czyli trzeba jakoś go specjalnie ewoluować. Nice. Nie, jeżeli... Zobaczę sobie, że jest później. Na razie sobie normalnie go ten. A, to jest ona. Kotku, co tak krzyczysz? Szkoda, że nie można polskich jednak liter używać. Czekajcie, bo nam kotek ten krzyczy. Nie, chcę polskie jakieś te dawać. Nie będzie bijka. Jestem prostym człowiekiem. Widzę bijącą kobietę, myślę, że jest bijka. Grafik tego. Graficzny interfejs użytkownika się częściej robi w wektorach czy blastrach? To zależy od potrzeby, co nie? Zawsze raczej w wektorach się robi. I w CSS, a później się też raczej ten. Okay. W sensie, że masz chyba, że w jakiejś grze czy w czymś, to wiadomo, że nie ten niekoniecznie, ale raczej zwykle ten. W ten sposób to tak wygląda, z tego co wiem. Co jeszcze jest takiego? Rozpisuję sobie coś. O, ma jakiś ten, ma jakiegoś tego. Odznakę. Ciekawe. To znaczy, że jak będziesz go wyrzucać, to prawdopodobnie będzie mówić... Że nie chce. Będzie go oznaczać w jakiś sposób typu... A, że tak, że ma nazwę. Bika de łasu. Czy coś. Dobra, to zamiast runicza chyba damy na razie. Co jeszcze jest w grafice wektorowej? Dobra, zobaczmy jakie ona ma. Check summary. 105 HP. Średnie te, ale może jest lepsza później. Sobie ją ewoluował. Bika de pekisz, kocham. Czy inne moje Pokémony mają jakieś te? To jakoś się zdobywa, co nie? Też można, ale... Tak? I to jest rzadkie jakieś po prostu, tak? Ciężko powiedzieć, że... A, nie sprawdzałaś jeszcze? Nie.
Wiem na pewno, że teraz Tak? Że od kogoś możesz dostać? Nie, w sensie giftowy poprąd, bo ten miał. A, że dostajesz od tych. Ja w ogóle jedna mipa, którą się dowiedziałam, to jest to, że nie do końca ten Pikachu i Eevee są ekskluzywnie gigantomaxowe dla osób z Let's Go. Czemu? Można je złapać w ciczy. Tak? Co ty gadasz? No. Takie gigantomaxowe? Tak. Ale jakby... Trochę głupio są. Trochę się głupio zachowali z tym. A co, myślisz... Piszę o wektorach, bo zawsze wspominam o wiesz, o rodzajach grafiki, a wiesz, rozpisuję sobie, żeby się czegoś nie zapomnieć, żeby czegoś nie zapomnieć. Idealnie się skaluje, jest pełna edytowalność przy odpowiednim oprogramowaniu, do czego się go używa, czy coś jeszcze? Nie wiem. W sumie ciężko, bo wiesz, ja nie pracuję w wektorach, ty też w sumie rzadko ja kiedy. Ja jestem bardziej rastrowa, tak? Znaczy, umiem obsługiwać wektory, bo studia tego ode mnie wymagały, żeby nauczyć się wektorów, ale... Ale to tyle o ile, co nie? Co? Tyle o ile nauczyłaś się, że ja nie jakoś tam super... Nie, ja wolę rastrowo i ewentualnie później sobie strejsować na wektory. Ej, dobra, jestem smutny. Okazuje się, że ewolucja jest czystym fightingiem. Też jest czystym fightingiem. Tak, nie jest water fighting. Jakby był water fight, to bym go wziął. Właśnie nie pamiętałam, przepraszam. Znaczy mi to podobno można właśnie złapać ten... w tym. Kurde. Biją się? Dzieci? Biją się. A to dobrze. Nie się biją. Wiesz, chłopcy będą się zaczepiać kolegów i koleżanki. Musimy to zrozumieć. Tak brzmi wytłumaczenie, tak? Rodzeństwo będzie się bić. Boys will be boys. Kurde, chciałbym tego Hawlucze sobie wziąć. No wiem, ale ma słabe statystyki. A, to są potrzeby. Nie, właśnie nie o to chodzi jakby. Że nie będzie lepszy, I guess. Chociaż 10 z nas, tutaj 100, tutaj coś, no. Chcę być całkiem szybki, zamiast LML-ka. Nie, zostawiam na razie tak. Będę silny. Dobra. Coś jeszcze ciekawego jest tutaj w trawie? O! Nice! Revenge, I guess. No tak, bo jestem zatruty. To było mocne. I revenge. A, no tak, teraz przecież czeka mnie walka w siódmym gymie z tym tajemniczym gym liderem, którego mi zaspoilerowano już dawno. Tym bratem czy kimś. Oho, co się stało? Chcę zobaczyć. Nice. Koty! Co to ma znaczyć? O. Czemu się bijecie? Czy jest rzeczywiście Dark Type Leader nareszcie? I suppose to get the gym badge now. O, okej. Teraz tylko pytanie. Okej, okay. O, ty jesteś jeszcze tutaj. Wodno trujący. Nie, już mam trującego. Critical hit ratio. Spoko. Z tobą walczy. A, z wami obojgiem, okej. Okay. Dobra. Nie da rady złapać jednak na dziko? Słyszysz, kocio? Mi to sprawdził i mówisz, że nie da rady złapać Giga Pikachu i Eevee na dziko. A na Celebis piszą, że można mi to. Siemasz, Akari Ririn. Siema, siema, tu rymu nie ma. Yo, yo, nawet nie czuję, jak rymuje. O! Czemu nam podskakiwał? Dobra, Rockslide jest dobry na oboje. I Discharge, nie. Overdrive? Tak. Nice. Venoshock! A tak, bo on jest przecież ten fizyczny bardziej chyba. Mi to mówi, że sprawdzę na Celebi. Na Celebi przecież można. Ale nas rozwaliło.
Ha! Ale nie zwracam uwagi w sumie. Dobra, idź Weatherwax, czemu nie? W sumie dobrze, dobra, będzie naturujące, racja. Super effect. Toxtricity. I... Poison Jab? A, dobra, mógł. Czy jednak nie da rady? Nie. Widzisz? Uuu, pięknie. Jednego Pokemona nie ma, jeszcze tylko jeden został. Nice. 46 poziomy, ale lecą te poziomy. O, Psychic! Tak! O wiele lepsze od Psybeama. To co, niszczymy? Uuu. To było mocne. A co powiesz na Psybeama? Nice, czyli dobra, czyli Pokemon używa starego ciosu. Nawet jeżeli przed atakiem nauczy się nowego ataku. Ona zapomniała Psybeama i nauczyła się Psychic, ale nadal używa Psybeama. To był ostatni Psybeam w jej życiu. Kocham, jakie on ma oczy po prostu. Ten gość za mało ten rapuje. Można spróbować parę odcinków, zobaczyć jak się wiesz. Tak, jak będzie ok, to czemu nie w sumie? A co cię naszło? Fajnie wyglądają? W sumie ciekawi mnie. O, jest ten! Skoro mamy podwójnego Pokemona. Tak, zobaczcie jak sobie ten. Ktoś z was ogląda nowe Pokemony na bieżąco? Jak się podobają? Delmice! No, zrobimy Poison Jabu, bo wiem, że on jest grasowy chyba. Uuu, zatrułem go. Heavy Slam. Oh boy. Zajdzie poniżej? Tak. Dobra, spróbujmy... Level Ball? Czemu nie? Raz. Ach. No jest chyba Water Grass? Dobrze pamiętam? No tu animację kręcącego się Pokemona. Uuu, to dużo zadaje. Dobra. Great Ball. Nic innego nie mam tak naprawdę. Raz. Dwa. Trzy. Jest. Tak, Ghost Grass. Właśnie tak pamiętałem. Z której szczęści. Ghost Grass. No, ale w sumie już mamy Grassa. Tak sobie tak for fun go złapałem. O, dire hit. Cute. Czy ktoś z was może mi wyleczyć Pokemony? Nie chce mi się ten. Dobra. To najpierw robimy sobie camp. Trzeba wszystkich wyleczyć. Zaraz, nie, wróć. Czas na najważniejszą rzecz dzisiaj. Zapraszam was wszystkich. Będę jeść pierwszy obiad z moją waifu. Strona w ogóle co? Co? O, przepraszam, nie patrz na nas. Jesteśmy, wiesz... ona nie ma żadnych ulubionych rzeczy. Bo to będę gdzieś tutaj być napisane, co nie? W razie czego. Quiet, nicer. No tak, ale... Mówię. Nie, no nie musisz sprawdzać chyba na siłę. Słuchaj, pewnie i tak już kogoś ma. O. Lubi... Quiet, lubi dry i nie lubi słodkich rzeczy. Nie, jest słodka, nie lubi słodkich rzeczy. Dry? Suche? Tak. Ciekawe. Główny składnik jest bez tego. Bez różnicy. Co nie? Tylko żeby różne te mieć. Różne wpisy. W sumie czegoś jeszcze nie robiłem?
Może? No i teraz musisz dać. Spicy. Spicy. Sweet. Bitter. Sour. Sour. O, właśnie, no. Ale to im więcej, tym lepiej pewnie, co? A nie masz żadnego takiego neutralnego? Chyba nie. Albo podwójnego. Nie, tylko jest spicy. No to użyj tylko dwie. No, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ciekawe po prostu, czy będzie widać jakąś różnicę. Siemasz, Zyriusz. A masz ją w pierwszym miejscu? Tak, przełączyłem. W pierwszym miejscu zawsze w moim sercu będzie sushi. I to gdzieś tam znajdzie się jeszcze. No. No lecą gwiazdki. Ale chcę więcej. Pamiętam. Dobra. Czas na serce. Tak. Bardzo dużo serca. Idealnie. Chcesz dużo serca? Dać ci dużo serduszka, kitku? Kotek przede mnie, byście pytali. Jest bardzo ważne. Chodź, kotku. Spójrzcie, to jest kot. Tak wygląda kot. Jesteś kotkiem? Tak robią koty. Tak? Świeci się. O. Chyba jeszcze takiego nie miałem. Czy miałem? Nie pamiętam sobie. No. New. Bean Medley Curry. W sensie ale na kary. Chyba było jednak za mało jagód. Jagód, bo nie... Nie strzeliło ci smaku. Powinno czy... pisać dry Bean Medley Curry. Wybacz, musiałem zjeść kota. Zawsze jest kota. Koty są pyszne. Polecam wam wszystkim zjedzenie kota. Ale się najadłem kotem. W sumie skoro jedzenie mowa, nie dzisiaj nie... mam do ciebie prośbę. Nie, dobra, nie mam. Jaką? Nie, bo ja ten... Czy mogłabyś pokroić i podsmażyć kurczaka? Okej. Okay. Dlaczego nie? Ty jesteś głównym zjadaczem kurczaka. Chcę dla nas zrobić obiad, wiesz o tym. Nie. Okej. Okay. Wybaczcie, musimy, wiecie, zrobić jedzenie za jakiś czas. O, to mogę iść dalej? Nie, myślałem. No, koty też są jeść, słyszysz? Koty w ogóle mają jedzenie? Tak. To jest wypuza. Po prostu to chcą uwagi. Chodź, chodź. Nie, czy ja muszę z nią walczyć? Wszyscy się wyleczyli? Tak. Dobra, czas na pojedynek. I was born here, so I know another way in. No, get in about a short way. Nice, okej. Okay. Nice, czas na pojedynek z alternatywką. O nie! Alternatywki 4. You had a pretty good win streak in the gym challenge, just like me. Respect you as my rival and all that. We got too much at stake to go around losing now. Kocham, że nagadam to sam akcentem co oni. Z niej, Akarilin. Sushi jest nią, a Yakuza, który rzadziej mi się daje przytulać, a bardziej kocio lubi, jest nim, są rodzeństwem. Dobra, no pokaż jakie masz te. Leopard. O nie, leopard będzie martwy. A może i nie? O, jest taka cute. Tylko uroczy, że myśli, że wygra. Dazzling Gleam. O, Sucker Punch ma. Nice. Dazzling Gleam. Był leopard, nie ma leoparda. Dobra. Coś jeszcze? Toxic Rock. O, ma też Toxic Rock. A. Cute. Wiem, czy on jest dark? Też? No. Jest poison fighting. Fighting, no tak. Nie pamiętam właśnie, czy on jest ten. A, no tak, bo poison. Zabije mnie? Tak. Nie ma przytulania, nie. Koniec przytulania?
Dobra. I guess. No dobra, nie będzie. Idź, Elemelek. Idź zniszczyć ich. Czemu nie? I guess. Drill pack. W sumie tam nie walczyłem nim. Zapomniałem już, jak się tam. Kiedy ostatnio Elemelek walczył? Było i nie ma. No, wiedziałem. 48 poziom. Oh boy. Morpeko już. No, z drugiej strony w sumie racja, on jest elektryczny. Dobra, idź, werbel. Może zacznijmy jeszcze raz ten Hungry Mode. W sumie chyba jeszcze ani razu go nie widzieliśmy. Widziałem Hungry Mode'a? Tak, nie pamiętam. Torment, okej. Okay. Zdenerwowało mnie. O nie! Jest alternatywka mode. Czas na Brick Breaka. Wow, jest taka silna. Jest niesamowite, że spotykam trenerów randomowych, którzy są mocniejsi i sprawiają mi większe problemy od nich. Boom Burst. Dobra, zamiast discharge'a uczymy się bombarsta, bo to będzie świetne. Alternatywka mode. Proszę, dajcie swoim alternatywkom dużo jedzenia i tulenia, jeżeli są w hungry mode. Jeżeli są w alternatywka mode. O, co miłości. Nie ty, bo uciekłeś. Dobra, Woodhammer, I guess. No, chyba ziemny częściowo, czy nie? Czy elektryczny? Nie, przeżył. Był ten... O, Swagger! A, okej. Mokow? O, Hyper Potion! Okej. Umiecie używać potionów, jestem pod wrażeniem. Także podbiliście mi statystyki. Masz. I czas na Woodhammera będzie. Teraz albo ty zginiesz, albo ja. Ty. Punk fighting. Nie sika do kubków? No, jest taka urocza. Gieta często jest wyjdzie. Cute. Nie wiem, w sumie nie mam włączone. Nie widać cię raczej. Zobaczyć? Czekaj. Czy widać kocio? Pokaż gracza. Nie wiem, tam mnie zasłaniasz. Tak. Dosłownie idealnie cię zasłaniam. Musiałbym się odsunąć. Czy zrobię to? Nigdy. Nigdy tego nie zrobię. Boom! Headshot! Słyszysz? Zrobisz zaraz chyba tego. Tak, proszę, nie? Serio pytam. Bo jak tak, to ja bym zaraz tak o 19 zrobił małą przerwę, zrobił jedzenie, byśmy zjedli i bym sobie wrócił później do streamowania. Okay. Albo rysowania. No, a po tym gymie chyba zrobimy sobie przerwę. Jakoś. Miał. O Jezu, nareszcie Poké Center. Na, o nie, czy to tania wersja tego miasta rozwalonego przez Guzmę? Tak wygląda. Co się tu dzieje? Mogę wejść? Nie mogę, oczywiście, że nie mogę. Dobra, czas na leczonko. No oczywiście już dostaję minusy, że siostra Joy nie jest przebrana za punka. Potrzebowałem tego w moim życiu. Okej. Okay.
stwierdzam, nie ma. Nie ma moczu. Tak, nasz kot zaczął moczyć się. Nie wiemy teraz, czy to z powodu tego, że raz mu się to randomowo zdarzyło, bo zdarza się, czy rzeczywiście dlatego, bo zaczął znaczyć teren i już jest big boyem. Co dostanę? A, okej, okay, kartę Piersa. I brata, tak? Czekaj, co? Już? Całe miasto? Czuję się, kurze. Całe miasto jest testem? Nice. I guess. Jak kurze. Chodźcie. Chodź. Okej, okay, w sumie. Dobra. Co tu się dzieje? O nie, muszę z nimi walczyć. Serio. Czyli to po prostu... Okej, okay, tak. To będzie bardzo łatwe. Gang brytyjskich pieniaczy, to jest najpiękniejsze podsumowanie. Miasto alternatywy, brzmi jak marzenie. Dobra, teraz Linglim jak zwykle. Już domyślam się, że brat pewnie ma właśnie tego, ewolucję Linglima. Szkoda, że pokazali nam go w zwiastunach, bo fajna byłaby niespodzianka, że Linglim ma nową ewolucję. Jakbyśmy się wszyscy dowiedzieli podczas walki z bratem właśnie. To było super, co nie? W sensie nawet nie musisz mi tego spoilerować, bo wiem, że on na pewno ma go, co nie? Co innego miałby mieć? Jaki nowy Dark Type w ich stylistyce pojawił się w tej grze? Rozmawiasz z nami? Ciekawe, o co mu chodzi, co nie? O nie, czyżby czekamy znowu wal... O, nice, są plakaty. O nie, znowu punki mnie zaatakują, a nie. O, Mr. Mime. Okej. Okay. A, okej. Okay. Why not? Zawalczmy. Szkoda, że nie ma Pokemona typu światło. W sumie, Light Type. Troszkę zastanawiam się właśnie, że może do Dark Type wydadzą Light Type, ale... Wydaje mi się, że Fairy ma trochę działać jak taki Light Type. Pamiętaj, że my też inaczej rozumiem Dark Type niż było to w oryginale. Jak w oryginale się nazywał? W sensie, w oryginale Dark Type to zupełnie Evil Type. A. To też pewnie no. W sumie czemu nie mogli tego Evil nazwać? Znaczy z drugiej strony też nazywanie każdego Dark Type'a Pokemona Evil. Złym. Tak. Może ma inne konotacje. Tak, tak. Kolejna została pokonana. Co? Bari. Czemu przez chwilę jeszcze robił? A? Go. O nie, są w oknach. I'm yelling for no reason. Oh. Serio. Dlaczego? Dlaczego oni są tacy głupi? Widać, że autentycznie widać już, że przy tym mieście im się po prostu nie chciały. Jeśli chodzi o zły team i to miasto, to jest autentycznie najgorzej chyba zrealizowany zespół, jaki mieliśmy kiedykolwiek w Pokemonach. Niestety. O, payback. Szkoda, że zadziałałby lepiej jako drugi cios chyba. No chyba jest jako taki Dark Revenge czy coś. No, może być. Czy już mogę iść dalej? Czy muszę z wami dwa razy walczyć?
Ale dlaczego zawsze jest was dwoje? Skoro walczę tylko z jednym z was. Bari, bari. Naprawdę. I mean, spoko mają designy, ale dlaczego nagle skakały? Mam wiele pytań. Dobra, Dazzling Leaf będziemy jeszcze wytrzymać. No, na pewno wytrzymamy. Ale dużo pytań. Jest takie śmieszne, że wszystkiego zwalam jednym ciosem. Okej. Okay. Czy będziemy mogli przebrać się za alternatywkę? Dlaczego? Dlaczego to robicie? Nie musicie tego robić. Mam wiele pytań. Jednym z nich jest dlaczego? Na zdrowie. Dostaniemy przedmiot? Nie. O, nareszcie dwójka? Czekaj, co? Serio? Czekaj, co? O, kocham. Koż nie zdąży się przebrać. Gym trainer Joshua. O, nice! Czyli zaczął się już ten test trenerowy. Cute. Yes. Czekaj, czy mam jakieś szanse. Dobra, Dazzling Gleam na oboje. I Overdrive na oboje. Przeżyją? Może? O, Assurance. No dobrze, będę. Nie, on użyje psy... O Jezu. On użyje Poisona na to. Nie wydaje mi się, bo on jest całkiem chyba szybki. On jest całkiem wolny na pewno. Nie, zaraz zobaczymy. No, Poison Fanga pierwszy użyje. Oh well. That's how the cookie crumbles, I guess. Idź werbel. Powalcz sobie. Jesteś dobrym werblem, werbel. Wiesz, za twoim brick breakiem czy coś. Poison jabem, cokolwiek ich zabije. Tak. Czy mogę tutaj rozbić sobie namiot? Pewnie nie mogę. Co? Pewnie wszyscy ci krzykacze mają te duże poduszki do przytulania z alternatyką. Tak, Dakimakury. Proszę, drogie dzieci, nie kupujcie Dakimakur z nieletnimi dziewczynami, jeżeli jesteście ich fanami. Nie śpijcie ze zdjęciami dziewczyn. Na pewno te poduszki są strasznie wygodne. Na druk czy nie? Dobra. No, Pokémon Camp nie działa niestety. Chyba nie kupiłem żadnych sobie tych... A mam Revive jeszcze, spoko. Bo ciężko było bez babci Weatherwax. Dobra. O! Czyżby już ten czas? Shut your gab! A, okej. To jest takie idiotyczne. O, tutaj! Okej. Okay. Interesujące. Już walczymy. Okej, okay. Ether. Dazzling Gleam. I guess.
Max Rod, chwileczkę jeszcze do końca. Dobra. Tak, ty. Czyli co, walczymy już z kolejnym tym. Zakładamy słuchaweczki. Jesteście gotowi? Czas na siódmą odznakę, I guess. O, nice. Nie mam. A dzięki, że mi zdradziłeś, że istnieje obstagun. Dobra. Co? Nie. Jest dziwny. Serio. To jest ten moment, gdzie przydałby się na przykład dubbing? Cokolwiek. W sensie, co on robi? Może mu się nie działa mikrofon czy coś? Jest tak bardzo fuj. Dobra. Siemasz, Virgiliusz. Spokojnie, jak coś na streamie masz oglądać na YouTubie też. Dobra. No ja was alone. It was like my soul was weeping. Simple. Gym Stadium. Nie wiem, Dynamax or Pokémon. O! Nie ma Dynamaxów? Czekaj, co? To dobrze, dla mnie to lepiej. Bo w sumie, ale z drugiej strony szkoda, bo Dynamax to było jedyne, co było trudne w walkach z wami. Dlaczego nasz pierwszy gym leader typu Dark musi być taki? Kitku, czekajcie, muszę kota wyciągnąć. Kitku, powiedz mi, co robiłeś? Czekaj, będziemy tańczyć według muzyki. Jesteś punk rockiem? Jesteś punk rockiem? Jesteś alternatywką? Znasz kota alternatywka? Jesteś alternatywką? Tak? Uważasz, że trzeba zniszczyć rząd i oddać władzę w ręce ludzi? A nie, czekaj, to komunizm. Uważasz, że... O nie, intimidate. Co ja zrobię bez mojego ataku, gdy używam ataku specjalnego? Och, wait. O, fake out ma. Nice, zadał mi 15. Dazzlingly, o, sand attack. Serio, to są twoje taktyki. Myślałem, że będziemy mieć normalną walkę, ale... No dobra. Zgin. Dręczą kota. Gorzej, dręczą kota widłem komunizmu. Słuchajcie, jak my wychowujemy nasze dzieci, to nasza sprawa. Jeżeli będą wychowane jako komuniści, to pójdź na YouTube'a, co nie? Już widzę, jak zostałem bany. O, Psagon już leci. Nice. Dobra. Okej. Okay. Czy wytrzyma więcej jak jeden cios z mojej strony? Uwaga! Przekonajmy się! Tak. Tak wytrzyma. Znaczy ja wytrzymam jego. Czy on wytrzyma mój? To jest ten. Wytrzymał. Niech to. No dobra. Nie wiem. W sumie jak mamy rokować, to czemu nie? Idź, Britney, mam. Jak rokować, to rokować. To się rokuje? Overdrive. O, abstrakt, co to? A, okej. Okay. To coś robi? Tak, to jest to, co ale mi nie zrobiło, bo nie był fizyczny atak.
Bo ja używam Big Brain Energy. Dlatego go zabiję. Sorry, Obstagon. Nie byłeś... Jesteś Obstagon. Wiesz, żart... Taki żart, wiecie, słowa się używa. Proszę, zabijcie mnie. O, ma tego. Dlaczego mówisz mi o wszystkim? Ja wiem, jak to działa. Tak. Czy on nie jest typem wodnym, to szczęście? Nie, jest Dark Poison, co nie? Dobra, Overdrive. Może przeżyję. Może być ciężko. O, przeżył. Jestem pod wrażeniem. Oj, zabije mnie. Nie, myślałem. No dobra, Overdrive. Fajnie było. Spoko Pokémon. Pokaż mi, jakiego masz ostatniego Pokémona. Szok, znany rysownik znęca się nad kotem. Zobacz wideo. A na wiosnę zamiast liści będą spadać. Nie? A to ludzie piszą tak. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Skuntan, serio, to jest twój wielki ostatni Pokémon. O, Massacre Puncha. Nigdy mi zdradziłeś, że Massacre Puncha. Serio. Czy chcę zaryzykować Toxic? Nie. Bumba. Znajdzie zginę. Nawet lepiej. O, nice! No to zgin. To jest mój najmocniejszy cios. I tyle z walki! To nie była trudna walka, to była wręcz bardzo łatwa walka. Jestem bardzo zasmucony. Ale serio, myślałem, że wiesz, chociaż będą Gigantamaxy, Gigantamaxowy Obstagoon czy coś. Tak, najsłabszy lider sam się podkłada. Się nie dziwię, że zamykał miasto, jak jest taki słaby. Myślałem, że właśnie będzie dobry, tak jak Guzma, który miał własne miasto i jakby nie szukał walki, ale naprawdę był bardzo silny. Jej, dostałem badża. Czekaj, co? A, czyli dragonowy badż będzie taki duży? Teraz to nie ma Pokemonów. O. O nie. Patrzała, jak jej brat walczy i jej brat ma tak naprawdę depresję czy coś. Jak no wszyscy. Tak. O, ona też ma zostać liderką. Patrz, wszyscy mają chody urodziny. Będę ma od staruchy zostać nowym liderem pewnie. Ona zostanie po znajomości od brata liderką pewnie. Tylko Hał pewnie chce zostać liderem po bracie i ma chody. Tylko ja nie mam chodów. Jestem nikim. To takie życiowe. Jeżeli nie podejmujesz walki, to nie możesz jej przegrać. Widzisz mi to, dlatego nic nie robię w życiu. Bo jak nic nie robię, to nie mogę przegrać. To jest taki radosny odcinek dzisiaj, co nie? Ten stream jest tak bardzo radosny, wszyscy. Jej. To był beznadziejny gym, przepraszam. Znaczy, no po znajomości, o to mi chodzi. Jezus, jakie to było słabe. O! O! Okej, mogę najpierw się wyleczyć? Nigdy. Fuck. Dobra, co się dzieje? Kabum! O nie, to człowiek reklama. Okej. Okay. Tak, proszę cię, idź sobie. Dlaczego twoja pelerna to robi, twoje włosy? Jak ty to robisz? Czy masz jakieś, nie wiem, duchy, które są niewidzialne i... O, masz kaclony. Kaclony potrafią robić się niewidzialne. One chodzą z tobą wszędzie. Jak robisz cool pozy, to one pewnie mają ruszać twoją peleryną. Idź, proszę. Jestem tak zmęczony ratowaniem świata w każdej grze Pokémon.
że teraz chociaż raz ktoś inny może to zrobić. Czy on zginie? Czy on może zginąć? Czy jestem wyleczony? O, jestem wyleczony! Okej, okay. I guess. Dobra, to... Rover time! Jej, nie, już starczy. To jest tak pozytywne, aż się napije herbaty. O nie, to policja. Nope, not helping. Och, to policja. O nie, Leon! Wild Dynamax Pokémon? Nice! Cześć, dajcie mi przejść. Aj. Och, ludzie. Dziki Dynamaxowy Pokémon, idealnie. O nie! To hop! Zawsze mylę go z hałą, nie potrafię się nauczyć. What was that loud noise? Nie interesuje mnie, gdzie jest Leon. Widziałem gigantyczne czerwone światło. Potem dzikie Pokémony zaczęły dynamaksować. O nie! O! Nice, nareszcie wiem, jak wyglądają telefony komórkowe w świecie Pokémon. Widziałem już wcześniej. W sensie, wiesz, chodzi mi o strony internetowe. Tak? Widziałem YouTube'a. Widziałem YouTube'a tam. A może widziałem raz. Może. Nie pokazał mi tylko zdjęcie, tylko i tak robił swap, może. Nawet nie pamiętam w sumie, ale widzisz, uczy mi się wszystkiego, co trzeba. Ludzie już nawet mówią, że chcieliby, żeby Nintendo wydało oficjalny ten. Na telefony komórkowe, no. Case z Rotomem. Pomimo, że ten Rotom jest najbardziej niewygodny na świecie. Co? Nasz Wacom to jest tablet zintegrowany z komputerem, tak to się nazywa? Tak. Dziki tytan. Tak mi to. Moje dzikie, straszne oczy, po prostu moje przerażające oczy. Okej. Okay. Serio nie podoba ci się wygląd galeryńskiego miał? Mi się bardzo podoba. Jest świetny. Jest piękny. Nie, aaaa! Dobra. Czy to nareszcie ten moment, czy mogę od razu zająć się... O nie, muszę walczyć z ludźmi. Dobra, więc co, jeszcze sekundkę powalczymy. Akurat kocia zdąży mi pomóc. Proszę cię, no. Już sekundę. Ale wiem, że też jesteś... Ale wiesz, że też robię swoje rzeczy. Wiem. Co, ja też trochę robię. Nie robię? Robię bardzo ciężkie rzeczy. Wiesz, że nie mam czasu, kompletnie miałem ostatnie nagranie, dlatego tak bardzo chciałem sobie pograć. No ale dobra, to będzie, ja sam zrobię. Ja wiem, że jesteś zajęta, nic się nie stanie. Jutro czy ty kiedy indziej zrobisz. Okej? Okay? Nie mogę ten... O nie, czy... O nie! Przecież jest stalowy. Wiem, ale... Kompletnie zapomniałem w ogóle, jaki on ma typ, poza tym, że jest stalowy. Nawet nie pamiętam. On jest dark? Duch. Wiedziałem o tym, totalnie. O! Ten Pokémon, o którym wszyscy zapomnieli. On będzie szybszy ode mnie, co nie? Zobaczmy. Psychic. Double Edge. Tak, to nie przeżyłem. Niestety. Dobra, czy ja mam coś, co szybko skończy tą zabawę? Dobra, idź werbel. Jak nie wiesz, co robić w życiu, czas na werble. On jest normalny czy grasowy? Normalny chyba. Big break? On jest fighting. A, fighting. Nawet lepiej. Mogę go zniszczyć wood hammerem. Chyba? O, kończy się potykał swoją piłeczkę. Cute. Kurde, Weatherwax znowu nie dostanie. Expa. O, Poltygeist. Cute. Very cute Pokémon, 10 na 10 dają. I Revival użyjemy teraz sobie. Bo chcę dać w końcu trochę expa. W
Włóczęga Wigliusz, w sensie odwrotnie mi chodziło, że zapomniałem jedna rzecz, o której zapomniałem, to, że ma typ stalowy. Kompletnie nie myślałem, nie wiem dlaczego nawet. Że hej, te metalowe miecze na pewno nie są typu stalowego. Szkoda, że Poltergeist jest tylko duchem. Z drugiej strony w sumie ostatnio wszystkie Pokémony mają podwójne typy. Może to dobrze, że jest jeszcze trochę takich jednotypowych. Dobra, czy możemy nareszcie wejść? Tak. Czy jest tutaj dużo osób? O Jezu, to jest ta stara babcia z kotami, tak? Zobacz. Same miał. Starsza tak. Pani z kotami. I to u niej się robi poczwórny kart. Tak. Dobra, zrobię jakieś. Tak, ona ma wszystkie te miał. Też zwykłego. Tak. I tamte. Ty wybierasz to i tylko bery. Tak. Czy mogę zrobić bardzo gorzkie jak coś? Nie, bardzo ostre możesz robić. Też. Spicy. Nie, miałem jeszcze jedno te. Bitter tutaj. Ale jest też spicy. A, zrobię spicy. Mieszamy. Dobra, zobaczymy co wyjdzie. Jak dam trzy takie. Też ciężko powiedzieć jakie dadzą resztę. Tak. No, oni chyba dają zwykle byle jakie czy coś, żeby nie zepsuć smaku. A może i nie. O nie, to warzywa. Widzisz, tak będziemy dzisiaj robić właśnie jedzenie. I dużo miłości. Czy oni dali za późno swoje? Kotogobliny są piękne. Pani tak stara, że nawet jej kotom powyrastały brody. Sweet sa- CO?! Sweet wyszło. Ale ona nie nienawidzi sweet. Czy nie? On nie uśmiecha się, ale tak naprawdę nienawidzi tego. Dodałem koperku. O! Nice! Czy to jest najwyższe? Nie, prawie. Nie, prawie. Czary jest najwyższe. O! Kiot! Ile dostaniemy expa? Może być. Ogniobal dostał poziom, I guess. W sumie zapomniałem, że Ogniobal istnieje. Takie smutne. Dobra, co my tu mamy? Czy ty chcesz walczyć? O nie, ona chce walczyć! Nie! Czy ona jest dzikim Pokemonem? Czy ja spotkałem dzikiego Pokemona walcząc z nią? What the hell? Dobra, Dazzling Gleam. To warzywa. O nie. Dobra, zniszczmy, trochę expa przyjdzie. Nigdy nie wiadomo jak mocny będzie ten od smoków. Mam po cichu nadzieję, że będzie mocny. Błagam, niech dadzą trudnego trenera. Takiego, żebym chociaż raz przegrał, to by było super. A, ja tu już byłem! Dobra. No tak. Jesteśmy w mieście. I guess... Zrobimy sobie ostatnią odznakę też teraz. Nie zrobimy sobie ostatniej odznaki. No zrób sobie. W sensie nie masz robić jedzenia. Wiesz o tym. Ja robię jedzenie. Dziękuję. Nie chcesz naprawdę? No to nie rób sobie kurczaka, to ja zrobię. Dwa dni. Nie. Chyba. I hope. To zobacz go, powąchaj, jak jest zły, to się wyrzuci. O, wysłali mi paczkę, wybaczcie, bardzo się cieszę. Dobra, możemy tu jakieś kupić sobie te. Zaraz przyjdę, idę zobaczyć status kurczaka. Zanim mnie kocioł zabije. Idę zobaczyć status kurczaka.
Daj. Idealnie. Kurczak jest dobry. Wiem, że to was bardzo wszystkich interesowało, ale słuchajcie. Pewne rzeczy są bardzo ważne w życiu. Jedna z nich jest zakup, wiecie. Czy koty ci atakują? Koty właśnie zaatakowały kocio. Wy nie rozumiecie, co się dzieje z naszymi kotami, gdy one widzą mięso, takie wiecie, true mięso. Tylko one się zmieniają, to nie są wtedy, wiecie, normalne stworzenia, to są okropne stworzenia. To są potwory. Słyszę po prostu, jak kocio krzyczy i prosi o pomoc. Wiecie co? Pomógłbym jej, ale wy jesteście ważniejsi. Bardzo was kocham, dziękuję, że wpadliście. Po prostu kocio da sobie radę. A jeżeli nie, dziękuję, że tu jesteście. Bardzo was kocham. Nie przeklinaj! Kurde. Kocie wszystko słyszy i bardzo mówi, że również uważa, że jesteście bardzo ważni i mam się o nią nie martwić. Virgiliusz, zdecydowanie kocie robi pyszniejsze jedzonko. W sensie ja nie uważam, że umiem tam trochę spoko czasami gotować, ale tak, kocie umie im to gotowanie. Dlaczego Brittany Ban cały czas zdobywa poziomy tak znienacka, tak szybko? What the hell? Nawet nie wiem, kiedy zaczął tak szybko zdobywać je. TM-y mamy nowe. To jest bardzo ważne, bo chcę zobaczyć, czy ktoś... Nikt nie może się Ice Fanga nauczyć. Kurde. A Fire Fang, czy jest mi potrzebny? Czy jest lepszy od Flame Wheela? Tak. Aż zamiast Heat Wave'a? Czy z drugiej strony? Nie, przyda mi się jeszcze. Tak, bierzemy sobie Fire Fanga. Prawdziwy bohater, na którego ciocia kot zasługuje. To nie ja. Jestem zły, jestem okropny, jestem tą złą postacią. Dobra. Nareszcie możemy zabrać się za odznakowanie. Tylko pytanie, czy ja dobrze idę. Czy jesteśmy gotowi? Chyba? Dobra. Oh boy, jak ja na to czekałem. Czy będą się jeszcze z kimś się zmierzyć? Czy naprawdę dam radę zrobić 3 odznaki w jednym streamie? Okej, okay. Dynamaxowy Pokémony pokonał. Co krzyczysz? Czemu? Tak po prostu. Nie, chcę sobie właśnie ten jak najszybciej skończyć. A może zobaczcie na Wild Area. O! Hej, to profesor babka, o której zapomniałem. Magnolia, tak. Kocham, jak kocio właśnie krzyczy za kotami, bo kradną jej jedzenie. Steam Dad. Oh boy. O. Serio jest taka zaszokowana, że Darkest Day jest powiązany z tymi światłami? Tak, możemy pomóc na pewno. Możemy wszystkich pokonać naszymi Pokemonami, bo wszystkie rzeczy można rozwiązać w świecie bijąc się. Tak. Pamiętajcie, że odpowiednio mocno potraficie się bić, rozwiążecie każdy problem. Kocie pytasz, czy chcę się bić. Nie chcę się bić! Nie chcę rozwiązywać naszych problemów teraz. Kurde. Hop, proszę cię, przestań ciągnąć 2 banany jednocześnie za każdym razem. Naturally. Naturalnie. Chodź, idziemy się napić troszeczkę w Poké Center i nic nie zrobimy. Mam ochotę kiedyś po prostu ograć tą grę jako Nuzlocke i będę robić jednocześnie głosy dla wszystkich postaci po polsku. Mam ochotę zrobić kiedyś jakby krótki filmik z tego, jak on tutaj się animuje teraz.
i dodać mu piłeczki jakby i zobaczyć, czy będzie wyglądało to jakby żonglował tymi piłkami, bo to robi tak, takie ruchy, jakby naprawdę nie wiem, co miał. Co on chce tutaj pokazać? Okej. Okay. That's a very big gym. A idziemy najpierw na Wild Area, bo kocie mi kazała. Chcę zobaczyć, czy... Ciekawe, czy w ogóle w jakikolwiek sposób jest to fabularnie powiązane, że na przykład będzie więcej tych czerwonych świateł teraz. Ale pewnie nie. No, tak myślałem. Nic ciekawego tak naprawdę. Czy ja chcę coś tutaj złapać? Nie, na razie lecimy. Lecimy robić ten odznakę. Czy jesteście gotowi? Jest was 10 najpotężniejszych. Przyszliście tutaj zobaczyć, jak zdobywam odznaki. Nadszedł ten czas. Nadszedł czas zdobyć 8 odznakę. Mam nadzieję. Czy koty jedzą sos sojowy? Tak! I przyprawami jak chcesz. Do kurczaka. Widzicie, tak to jest, jak się jednocześnie próbuje robić jedzenie i streamować. Okej. Okay. O! A, okej. Okay. Czyli nic ciekawego. Nie krzycz na koty! Wiem, ale nie krzycz na nie za mocno. Są zbyt urocze. Okej. Okay. My już gadaliśmy tutaj z Ballgajcy, nie? A level ball is perfect for high level teams. The higher your Pokemon's level is compared to the opposing level Pokemon, the easier it will be to catch it. Pokeballs are just full of surprises, don't you think? Haha, I'm the ball guy. Moja żona mnie zostawiła. Co? Co? O, cute. Dobra. I guess? Nie może być trudniejszy, nie wiem... W sumie lodowy, dark, wszystkie były obok siebie. Ciekawe, na jakim on będzie poziomie. Czekaj, co? A, okej. Okay. Myślałem, że na stadion mamy iść. Dobra, jesteście gotowi? Robimy 8 odznakę. Potęga. Smoków. O, okej. Okay. Nie wyciągaj wcale na razie. Dobra, to dwie paczki. Nie za dużo? Nie, na dwa kurczaki. O, mniej niż 10 została. Osób, które dotarły tak daleko. Oho, gym mission. The rules are simple. O, double battles. Ha. Huh. Sebastian, you'll be first. Okej, okay, czyli 3 walki jedna po drugiej, 2 na 2. Interesujące. Let me two things. First, the advantage of... Second, I need to create an advantage on the battlefield to fulfill it. Okej. Okay. Okej, okay, boomer. Siemasz, Omega... Omega, po prostu Omega. Co ma na głowie, Virgiliusz? Jak to co? Piękną czapkę Snorlaxa, nie widać jej? Wybacz, muszę spojrzeć, czy widać moją piękną czapkę Snorlaxa? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Tak, widać ją. No, oczywiście, że ją widać. Jest piękna, prawda? Musicie przyznać. Jestem Snorlaxem, więc muszę wyglądać jak Snorlax. Dobra. Dawaj, Seba. Walczymy z Sebiksem. Zeli już niestety kaszkiet mam, ale nie chciałbym się za nim latać. Gdzieś tam jest schowany. Przyniosę go na sobie razem. Okej, okay, co my tu mamy? Drizzle. Zaraz, a gdzie twój smok? To nie smok, to Pelipper. Czy teraz nie działa na oba Pokémony? Tak, okej. Okay. Zaraz, bo to jest... Sligo jest tym. Trujący. Ktoś do ciebie dzwoni, kocio! Na fejsie! Kogo by tu dać? Hmm.
W sumie jestem bardzo osobiony, jeżeli chodzi o wodne ataki. Wszystkie moje Pokémony dostają od nich trochę. Ale w sumie... Dobra, idź Elemelek. A ty zaatakuj... Boom Burstem. Tak, powinno być idealnie. Spróbujmy. Stalowy wyjdzie. I Elemelek powinien być wytrzymały na normalnego typu ataki. Więc mniej dostanie. To jest dobre połączenie ciosów, co? Uuu, przeżyli. Nice. Okej. Oczywiście, że zawsze jestem ja w kamerce. Ja jestem ten ładny. Oh boy. Dobra, czym was tu rozwalić? Dobra, ciebie zaatakujemy tym. A Britney... Poison Jab na Pelipera, I guess. Zobaczmy, czy to w ogóle trafi. Uuu, Super Sonic znowu. Dragon Pulse. Nice! O, wow, to był krytyk mocny. Wy są mocni, jestem pod wrażeniem. W sensie, no wiesz, 45 poziomy i w ogóle. 2 na 2. No błaga, błagam cię, Elemelek, nie traf się... Dobra, rozumiem. Więc tak, tak będziemy się bawić. No dobra, Overdrive. Zniszcz go. O, szybszy jest. Zabiję go? Nie. Dobra, kończymy zabawę. W sumie mogę wcześniej Overdrive użyć, oboje by padło. Nie pomyślałem o tym, nie wiem czemu. Mówię tak, to. Pam, 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 pam. Coś się ważnego stało? Wszystko okej? O nie, czeka mnie walka teraz z bliźniaczkami. Nie, Adam ma znowu po prostu problem z AliExpress. Tak? Ona jeszcze co, że ja w ogóle na AliExpress... Ale AliExpress teraz jest jakoś wspierany przez Imposta, co nie? Tak. Przez paczkomaty. Mogę zamawiać do paczkomatów. O, mogę się wyleczyć. Ha. Tylko wiesz, ile ja zamawiam ten... Tak, tak, ty jesteś wręcz... Nie, ciężko cię powstrzymać po prostu, tyle byś zamawiała, prawda? Znaczy, zawsze mnie kusi, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że wiesz, ani to nie jest droga też środowiska. W sensie zamawianie rzeczy? Z AliExpressu, tak. No bo... wiem, bo tak, bo no. Dobra, atakujemy. Virgil już bardziej mruży oczy, by upewnić się, czy rysownik jest rzeczywiście ładny. Nie no, kotki ładniejsze, słuchaj, nie oszukujmy się, come on. Nawet nie będę z tym walczyć. Kotki są najpiękniejsze. O, draw. Okej. Okay. Czy on jest częściowo smokiem? Chyba. Spróbujemy, zobaczymy. A ty użyj Rock Slide'a. Będzie się bronić, kurde. Aj, serio. No dobra, zgadzam się, może być. O, Flincho, nice. Nice. Ale pięknie. Dobra, damy radę. Tak, i ty... Shadow Claw na Intelsa. Tylko się wytrzyma teraz znowu. O, Flamethrower. Nie powinno być tak źle. Chociaż no, w sumie... Aha, bo jest, no... Mocne Słońce, czy jak to nazywa. Dobra, Dazzling Gleam, czy to wystarczy? Nie starczyło. Oh well. Pipku, wszystko okej? Okay? Jesteś kotem? Chodź na chwilę, pokaż się jakim jesteś kotem. Nigdy nie bój się, że jesteś kotem, chodź się pokaż. Pamiętaj, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś kotem i zwycięzcą.
Co, nie ten? Nie zaatakować? O, dobra, teraz. Myślałem, że kot przyjdzie, ale kot się widzę. Kot, patrzę, jak ty pracujesz. I... ach, nie ma poziomu cały czas. Okej, czyli z nim będziemy musieli walczyć za pomocą pogody. Jak? Aria? Dobra, to co? Swap Pokémon. Damy Ogniobala i Werbla. Moje idealne połączenie. Które w żaden sposób nie jest idealne. Dawaj, a double battle. Zeriusz, czy warto? Będę szczęśliwy, jeżeli mnie pokona, bo jeszcze nikt mnie nie pokonał. Nie przegrałem jeszcze ani razu chyba w tej grze. W sumie sam nawet nie pamiętam. O, co oni oboje chcą? O, snow warning. A, czyli robi się zimowo. Oh well. Szkoda, że nadchodzi heat wave. W sumie, zaraz, czy on jest stalowy? Albo jakiś inny? A, spróbujmy. Brick break. Nie, nie jest stalowy. Źle pamiętam. Pamiętam, że jest smokiem, a nie pamiętam tego drugiego. Przeżyją? Uuu. Sorry, Abomasnow. Jesteś roślinno-lodowy. That's not very good. Pokémony umierają od takich połączeń. Noble Roar. Co to robi? O, obniżył mi statystyki. Atak. Special attack. To wszystko? Dobra, fajnie było. Bardzo fajnie walczysz. Jesteś niesamowicie potężny. Nie wiem, jak z tobą wygram. Cześć. Knock off. Przeżył. I... Firepunk. Brap. Był Hakamo-o. Nie ma Hakamo-o. A, myślałem, że dostaniemy poziomu jeszcze. Dobra, Aria została pokonana. Śmieszne, to też będzie walka 2 na 2. Nie mogę się doczekać. Dawaj, wylecz mnie. A, myślałem. Dobra, jak wszyscy wyglądają? Okej. Okay. Bug. Burn Heal. Hyper Potion. Hyper. I Hyper. Dobra. Czy ja coś jeszcze posiadam? Tak na ostatnią chwilę w sumie. Nie mam chyba nikogo, kto może się nauczyć lodowych ataków. Gdzie w sumie? Fairy. Draining Kiss był całkiem spoko. Ale jest bardzo słaby w porównaniu do reszty rzeczy, które posiadam. Dobra, będzie ok, tak jak jest. Tylko w razie czego przygotujmy się i dajmy sobie dwa silne Pokémony z przodu. W sumie damy Runicza, on jest wytrzymały. Na testowanie, co się stanie. Dobra, gotowi? Czas na 8 odznakę. I hope. Czas na... Jezu, czy on... Czy to była promocja proszku proteinowego? Nice. Okej. Okay. O, nice. Czyli rzeczywiście. 2 na 2. To ja myślałem. Lecimy. Arigato gozaimashita. Piotr. O, jest taki uroczy. Dobra. Póki co jest spoko.
Okej. Popełniłem duży błąd z jedną rzeczą. Bardzo dużą. Bardzo duży błąd popełniłem. Zaraz, jak będziemy tutaj namaksować? Dobra, walczymy w ten sposób. Uwaga! Nice, mamy lewitację. Dazzling Gleam. Idealnie. Tak. A, mam levitate! Wytrzymały jest bardzo. Dobra. Po raz kolejny. A tym razem... Dobra, idziemy tak. Wydaje mi się, że Rotom Dex byłby czysto elektryczny. Albo normal jak Porygon. Breaking Swipe. Ha! Interesujące. To teraz patrz na to. Dazzling Gleam. Przeżył. Czemu masz wszystkie Pokémonów? Jeżeli tak, to będę dość szczęśliwy. O, Stealth Rock. Nice. Okej. To mi się podoba. Sandakonda. Cute. Zastanawiam się, czy ona jest czysto ziemna i nie pamiętam, czy ona ziemne jak stalowe działają. Bez podpowiedzi. Zatrzymujemy tak. Zobaczymy, co się stanie. Zwyczajnie. O, paraliż. Kogo? A, okej. Okay. Ale melek może być sparaliżowany, spoko. Dazzling Gleam! Ach, przeżył. O, Brave Bird! Oczywiście! Tak. Idealnie. Tego potrzebowaliśmy. Duraludon. Zostały ci dwa Pokémony, co? Dobra. Okej. Taki jesteś. I Sandakonda z Steelwingiem. Dobra, lecimy. Nice. Wow. Kogoś zrobisz sobie szybko selfie, rzucając tego pokebala. Nie wiem, czy to założyłaś wcześniej. Jest piękne. Duraludon. Interesujące. Ale czy wytrzymasz z moją waifu? Wow. Very big waifu. No dawaj. Pokonaj ją, to będę szczęśliwy. Lodowy jest! Stalowy, pokonaj ją! Jest, wytrzymała. A nie będzie działać chyba mój cios na niego wcale, czy coś. Kto pierwszy? Sandakonda!
Ale to zaatakowała. Ale tak, bo jesteś sparaliżowany. Dawaj, Steel Wing, zniszcz go. Aaaa, Cezu! Dlaczego? Max Starfall. Nice! Niestety więcej nie wytrzymamy. Niestety. Babcia Weterwax odpadła, ale bardzo dużo pomogła. Dobra. Idź, werbel. A, no tak. Dostaliśmy kamieniami. Dobra, werbel. Brick Break. A ty? Bravebeard. Jest. Był i nie ma. To jest ten wielki poziom. Znowu Firefang. Serio? To został on? Bravebeard. Koszta, no koda, to się wytrzyma. Wielka soliczka kontra wieżowiec. I wygraliśmy. O, jest smutny. Cholerni influencerzy. Tylko o zdjęciach myślą. Dawaj, dawaj Dragon Badge'a. Jezu, jest wysoki. Nice. Mamy cały medal nareszcie. Nareszcie mam wszystkie odznaki. Oho. Co Rajhan mi da? Dawaj Tiema. Breaking Swipe, nice. O, dragonowy. Kiot. Tak, wygląda jak smoczy Magikarp. Number 420, Challenger Rysia. Blaze it. W sumie to mi się podoba, bo zawsze my pierwsi zdobywaliśmy wszystkie odznaki, w sensie on zawsze pierwszy zdobywał wszystkie odznaki. Hop, hał, jakkolwiek ma imię. A teraz my pierwsi zdobyliśmy, że zaczęliśmy go wyprzedzać powoli. Nice. Nareszcie. Czy jest teraz czas na fabułę? O nie, fabuła. Ej, no dobra, nie byłem aż taki dobry. Pokonał mi jednego Pokemona. Okej. O, nice. Czyli Sonia będzie nową profesorką. O, cute. Profesor Sonia. Tak! Piękne. Totalnie tak mówimy. W sumie fajnie, że zrobili nam jakby fabularnie każdy się polepsza i nawet Onia staje się... Ona staje się profesor Sonia. O nie.
Czy dostanę jakiś przedmiot znowu? Koty coś zniszczyły. Schowałeś się do kurczaka, co nie? Okej. One są po prostu nienormalne. Ale to dobrze, za to je kochamy. Za to, że są nienormalne. To była fajna walka. Była inna, 2 na 2 jednak, spoko. Okej. No i co? Jest 19:20, starczy na dzisiaj chyba. I w kolejnym odcinku zrobimy sobie, na kolejnym streamie zrobimy sobie już zakończenie Pokemonów. Więc mam nadzieję, że wpadniecie wtedy zobaczyć, jak idę pokonać ligę. I postaram się też zrobić jakieś głosowanko, jakiś może filmik update'owy, co się ze mną dzieje w ogóle i tak dalej, jakie mam plany co do kanału i wrzucić to na YouTube. Oczywiście kontynuować będę Nuzlockę z Ultra Sun. I chcę przy okazji zapytać was, co byście chcieli kolejnego, żebym streamował, zrobił jakąś ankietę czy coś. Z jakiej gry byście chcieli streamy kolejne. Więc jeszcze coś będziemy myśleć. A na razie na dzisiaj kończę. Zapiszę sobie grę nawet, ładnie, bo w sumie zapomniałem o tym. A na razie mamy całą odznakę. Całe 53 Pokemony w Pokédexie. Więc naprawdę, dzięki wielkie, że wpadliście. Może sobie jeszcze trochę podtrenuję przed liderem, zobaczymy, może zmienię coś w drużynie. A na razie starczy, bo widzę, że już prawie 4 godziny streamują. Więc dzięki wielkie, że wpadliście. 3 odznaki w jednym streamie zdobyłem. Całkiem nieźle. Do pogadania, do zobaczenia. Prawdopodobnie jutro zrobię stream z rysowania. Jeszcze zobaczymy i pojutrze prawdopodobnie Pokémony. Jeżeli coś zmienię, to dam znać, ale chcę tak robić też ze 2 streamy z rysowania w tygodniu, więc trzymajcie się, dzięki wielkie, że padliście i do zobaczenia jutro. Jak coś, śledźcie mnie na Twitterze, jestem tam jako pan rysownik, twitter.com/panrysownik, razem pisane, i tam zawsze gadam, jakby coś się zmieniło ze streamami i tak dalej. I to tyle. Dzięki wielkie, że padliście. Hej!